Wygląda następująco. Liderem jest Row Rybnik. Abramczyk Polonia Bydgoszcz jest na 7. miejscu, a Zdunek na 4. W ostatnią niedzielę drużyna Abramczyk Polonii Bydgoszcz trochę skomplikowała sobie sytuację, jeżeli chodzi o play-offy, tą przegraną z Orłem Łódź, ale jak to powiedział Jerzy Kanclerz w rozmowie z Piotrem Bugajnym po meczu, że on cały czas wierzy w ten zespół, że są w stanie dokonać wielu, ale jest jeden warunek. Muszą być w komplecie, bo wtedy wiadomo, można zrobić więcej. Jak zatem kolosalne znaczenie będzie miało dzisiejsze spotkanie dla Polonii Bydgoszcz? Ogromne, dlatego że dzisiejsza przegrana by jakby wykluczyła ich o marzeniach w playoffach. Natomiast tak jak powiedziałaś przed chwileczką, rzeczywiście zespół Abramczyk Polonia Bydgoszcz boryka się z kontuzjami. To niestety idą w takim wykonaniu tak naprawdę z Rybnika, gdzie było 5 wypadków, 2 kontuzje. Ale tu od początku sezonu, prawda? Tak. To tak już jest, że jeżeli napinamy mózgowy, chcemy być dobrze przygotowani do sezonu i do startów i wygrywać poszczególne zawody. No niestety tutaj nie ma czasu na cokolwiek. Jeżeli się przytrafiają kontuzje, na które oczywiście zawodnicy uważają, żeby się nic nie stało, ale są wypadki czy sytuacje na to, że niestety nie. I Abramczyk Polonia Bydgoszcz z tym się boryka. Mam nadzieję, że dzisiaj pokaże Lwi Pazur i dzisiaj jadą w takim niepełnym składzie, bo jadą bez Belego. W związku z tym to już jest dobra rzecz. Chcę też jakby przypomnieć, że od maja, bodajże 22-23 maja, jedzie już młody zawodnik przyjemski, junior, który nadrobi te punkty i który w każdych zawodach rozpędza się, ma 16 lat dopiero. To jest młody, perspektywiczny zawodnik dla Bydgoszczy i myślę, że on dzisiaj duży wkład da na swoim torze. Z tego, co widziałem i obserwowałem, jedzie bardzo szybko i dobrze. To posłuchajmy zatem, co przed tym meczem powiedział Łukaszowi Bęcowi Lech Kędziora. Lech Kędziora, trener Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Jak ważny to jest mecz, trenerze, to nie musimy przypominać. Po wielkim pechu, który spotkał bydgoską Polonię, światełko w tunelu, wraca Grzesiu Zęgota. To jest informacja numer jeden. Zdrowie swoje, życie swoje. Spodziewaliśmy się, że wróci wcześniej Dawid Bellego, ale to się nie stało. Jak wygląda sytuacja zdrowotna tego zawodnika? No, w ubiegłym tygodniu Dawid był na treningu, jednak ból, który mu doskwierał, nie pozwolił na to, że dzisiaj mógłby wystartować. Natomiast cieszymy się z powrotu Grześka. Na ostatnim treningu bardzo dobrze się prezentował. Mam nadzieję, że dzisiaj pokaże to samo. Jeszcze chciałbym pozdrowić Dawida i życzę mu jak najszybszego powrotu do zdrowia i czekamy na niego od całej drużyny. Pozdrawiamy serdecznie, Dawid. We are waiting here for you, Dawid, in Bydgoszcz. All the best, best of luck. Również się dołączamy do tych życzeń. Luźny start, tak przygotowany tor w Bydgoszczy. Tego troszeczkę brakowało w Łodzi podczas ostatniego meczu. Mówili o tym zawodnicy Polonii, że nad tym elementem powinni popracować. Czy tak też było? Tak też było. Tor był jest przygotowany w 80% do tego, co było na treningu. Mam nadzieję, że zawodnicy byli zadowoleni na obchodzie i mam nadzieję, że wykorzystają dzisiejszą szansę, która nam się nadarza i zdobędziemy te upragnione punkty, które nam brakują. Wiadomo, punktów brakuje. Polonia w nieco podbramkowej sytuacji, ale wciąż z szansami. Trener z niejednej opresji wychodził w sporcie żużlowym. Czy lubi trener pracować pod presją, kiedy trzeba gonić tą upragnioną czwórkę, czy wolałby mieć trener już wszystko poukładane? Myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji i musimy się z tym pogodzić i będziemy na pewno, zdajemy sobie sprawę, o co walczymy i na pewno powalczymy dzisiaj, stworzymy ciekawe widowisko. Jak najbardziej. Bydgoszcz kontra Gdańsk to jest klasyk pojedynków nie tylko pierwszoligowych. Zapraszamy gorąco wspólnie z trenerem Lechem Kędziorą na to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wybrzeże przyjechało dzisiaj do Bydgoszczy po 3 zwycięstwach z rzędu, z czego 2 odnieśli na wyjeździe. W Łodzi nastąpiło przełamanie. Widać, że ta drużyna dostała takiego kopa i zadziałało na nich to motywująco. Czy dla Ciebie, jak patrzysz na to, co robi ostatnio Wybrzeże, to jest już taki pewniak, jeżeli chodzi o udział w tej fazie play-off? W ostatnich 3 zawodach jadą pewnie, więc gdyby na to popatrzeć, to tak, to jest drużyna, która ma wielkie aspiracje. Jeżeli dzisiaj by tak się stało, że po raz czwarty
pokonają, to jakby na pewno już będą w tej ścisłej czwórce i pewnie będą jechać o zwycięstwo czy o awans. Każdy marzy o tym, by jeździć w Ekstraklasie, tak? W Ekstralidze, tak? Przepraszam, tak. W Ekstralidze, więc no, nic mnie tutaj nie dziwi, że Gdańsk dzisiaj chce wygrać, chce powiększyć tą ilość punktową, liczbę, a jak się stanie, zobaczymy. Na pewno będą ciekawe zawody, na pewno możemy się, znaczy możemy, Bydgoszcz może się zmierzyć się z że tak powiem, z kolegami, którzy być może jadą szybciej i lepiej. Polonia Bydgoszcz jest budowana, to jest dopiero początek tej budowy. Zbieramy zawodników, którzy wypełniają ten skład. Tutaj potrzeba jeszcze co najmniej jednego lub dwóch młodzieżowców, żeby to było takie bardziej pełniejsze i cieszyłbym się, gdyby Polacy by zajmowali te miejsca i że tak powiem, napędzali ten cały zespół. Także dzisiaj Abramczyk Polonia Bydgoszcz będzie się, że tak powiem, sprawdzać na tle bardzo dobrej drużyny, która ma wielkie aspiracje. To posłuchajmy, co powiedział trener, menedżer tejże drużyny, Eryk Jóźwiak. Eryk Jóźwiak, menedżer gdańskiego Wybrzeża razem z nami, grupa Zdunek Wybrzeże Gdańsk. To już historia, co Eryku wydarzyło się na początku sezonu. Zestaw naprawczy zadziałał. Ile to cię kosztowało nerwów, żeby spokojnie, póki co, oglądać zespół w pierwszej czwórce E-Winner pierwszej ligi? No, mimo dobrych wyników nerwy są cały czas, bo trzeba być czujnym, skoncentrowanym, więc cały czas jesteśmy czujni, skoncentrowani, pracujemy, aby ta nasza praca, która do tej pory została wykonana, no nie została gdzieś tam roztwoniona i zaprzepaszczona. Polonia Bydgoszcz, Abramczyk Polonia Bydgoszcz bardzo mocno walczy o rundę play-off również. Ma mecze zaległe. Czy Wiktor Kułakow to może być bank informacji dla twoich podopiecznych? Czy wszyscy doskonale wiecie, czego można się spodziewać w Bydgoszczy i jak tu jechać o dobry wynik? No, dosyć często tu bywamy, więc czy to przy okazji zawodów młodzieżowych, czy też ligowych, więc jakieś tam swoje doświadczenie mamy na ten temat, na tego toru, więc Wiktor oczywiście swoje spostrzeżenia, zawodnicy tutaj z poprzednich lat mają swoje spostrzeżenia, to wszystko wzięliśmy razem do jednego, że tak powiem, wora i teraz zobaczymy po próbie toru, czy te nasze spostrzeżenia są trafne. A co dostrzegliście po obchodzie toru? Podrapany start, coś jeszcze? Start luźny, tak nie za bardzo dobity. Na pewno będzie ścieżka pozewnętrzna, tor się troszeczkę odsypie i potem już będzie jazda raczej po zewnętrznej części tego toru, tak od 3/4 do bandy, więc tak jak w poprzednich meczach prawdopodobnie, więc na to jesteśmy przygotowani i miejmy nadzieję, że tutaj trochę napsujemy chwili gospodarzom. Dziękujemy pięknie, my również na to liczymy. Przypomnijmy, Abramczyk Polonia Bydgoszcz podejmuje Reno Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Eryk Jóźwiak, menadżer klubu z Wybrzeża, bardzo dziękuję. Dziękuję. Ostatnie dwa mecze w Bydgoszczy kończyły się zwycięstwami Wybrzeża, więc wydaje mi się, Tomku, że jeżeli spotykają się dwie drużyny z aspiracjami do play-offów, to tutaj czeka nas fenomenalne widowisko, ale nie mamy już czasu więcej o tym rozmawiać. Jak Państwo widzieli, jedziemy według drugiego zestawu. Teraz krótka przerwa reklamowa, a potem już porwą Państwa nasi komentatorzy Michał Mitrut i Patryk Malitowski. Nie ma jak w domu, tak mogą zawołać przed tym spotkaniem Rzeszlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Po wojażach w Rybniku, Gnieźnie i Łodzi Gryfy wreszcie wracają na swoje terytorium. Przekonajmy się, jak gospodarze wypadną w rywalizacji ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. Dodam tylko, że w pierwszym starciu między tymi drużynami to gdańszczanie byli lepsi. Oni zwyciężyli różnicą 10 punktów. Na ten mecz zapraszają bardzo gorąco Patryk Malitowski i Michał Mitrut. Od razu przechodzimy do składu drużyny gości. Rasmus Jensen z jedynką, 2 to Krystian Pieszczek, 3 Jakub Jamruk, 4 Michał Gruchalski, 5 to dominator tej ligi, a więc Wiktor Kułakow, 6 Alan Szczotka, 7 Piotr Gryszpiński, pod 8 Lukas Finkage. Absolutnie niczego nie zmienia w swoim zespole w ostatnim czasie menedżer tej drużyny, czyli Eryk Jóźwiak. Za chwilkę także prezentacja składu gospodarzy. Tutaj ważny powrót, bo mamy oczywiście w zestawieniu Polonii Grzegorza Zęgotę pod 11, pod 9 Daniel Jeleniewski, pod 10 Adrian Gała. O Zęgocie już mówiłem. 12 Andreas Jager, 13 Wadim Tarasienko, 14 Wiktor Przyjemski,
15 Nikodem Bartok i pod 16 Jewgenij Sajdulin. To jest zespół Lecha Kędziory. Oczywiście brakuje Dawida Belego, ale to jest ten ważny powrót Grzegorz Zengota. On pojedzie już w pierwszym wyścigu w parze z Danielem Jeleniewskim i też warto powiedzieć coś więcej na temat tego toru. Mamy za sobą obwód, mogliśmy pospacerować po tym torze i wiem, Patryk, że ty wyciągnąłeś naprawdę dużo wniosków na temat tej nawierzchni. Tak, od razu jak tutaj przyjechaliśmy, zobaczyliśmy sobie z góry, że został podrapany start i zewnętrzna część toru. Po rozmowach tutaj z zawodnikami miejscowymi usłyszeliśmy, że chcą spróbować czegoś nowego i no, jak widzieliśmy na próbie toru, te ścieżki przy bandzie od razu zawodnicy starali się wykorzystać. Pola startowe w miarę równe z tego, co widzieliśmy, więc no, zapowiada się naprawdę dobre ściganie, gdzie odrabiać jak nie u siebie, gdzie wygrywać jak nie u siebie. Wraca Grzegorz Zengota, nie ma Dawida, ale na pewno Daniel Jeleniewski, debiutujący na to, że w Bydgoszczy będzie chciał się zaprezentować nie gorzej niż Francuz. Rasmus Jensen, 10 punktów przed rokiem na tym torze, więc można wysnuć taki wniosek, że Duńczyk czuje się tutaj bardzo dobrze. Trudno coś więcej powiedzieć na temat Jakuba Jamroga, ponieważ on nie ścigał się tutaj, powiedzmy, w ligowym ściganiu od 2017 roku. Wtedy 8+2, taki był wynik osiągnięty przez Jakuba Jamroga. Ciekawy ten duet gości, ale jeszcze chyba ciekawszy duet gospodarzy, no bo jakby nie patrzeć, to są takie znaki zapytania. Jeleniewski i Zengota. Jeleniewski po nie najlepszym występie w Łodzi, no i Zengota, który wykurował się, choć trzeba przyznać, że nie trwało to długo. Złamane żebra, odma płucna, bardzo szybko wrócił do pełnej sprawności Zengi. No, rozmawialiśmy z Grzegorzem Zengotą przed tym meczem w dobrym humorze, więc na pewno sam Grzegorz liczy na to, że dzisiaj zdobędzie pokaźną zdobycz punktową. Widać, że ze zdrowiem jest w miarę wszystko w porządku z tego, co rozmawialiśmy, więc no, liczymy na to, że Grzegorz wróci do tego, co było przed upadkiem, a może nawet i czegoś lepszego. Niewiele ponad 15 sekund do startu pierwszego wyścigu, zatem jeszcze raz od krawężnika Jeleniewski, Jensen, Zengota i Jamruk. Zaczynamy ten mecz. Taśma w górę, dobrze Jeleniewski z pola pierwszego spróbuje teraz wypchnąć Rasmusa Jensena. Ten odnajduje się przy krawężniku, ależ blisko siebie wszyscy, ależ rywalizacja już tam. Pierwszy mógł, ale z przodu gospodarze, z przodu bydgoszczanie, czyli Jeleniewski i Zengota. Zengota dalej bliżej zewnętrznej, natomiast Jeleniewski w tym momencie środkiem toru, chociaż on też zdał sobie sprawę z tego, że opłaca się przyjechać bliżej bandy. Dobrze pokonany ten łuk przez wychowanka motoru Lublin, cały czas na pięcie do jednego jadą zawodnicy Polonii Bydgoszcz, a tym, który próbuje atakować się, który próbuje się zbliżyć, jest Rasmus Jensen, ale widać wyraźnie, że dla nich, dla Gdańska ten pierwszy wyścig to jest taka lekcja poglądowa. Oni na pewno dużo wniosków wyciągną po tym pierwszym starcie, no bo lepiej, zdecydowanie lepiej wyglądają zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Z każdym kolejnym okrążeniem powiększają swoją przewagę Zengota, a także Jeleniewski. 5-1. Tak to się zakończy, już za chwilę przetnie linię mety Grzegorz Zengota, no i to jest powrót w wielkim stylu zawodnika, który przecież doznał dosyć poważnej kontuzji. Ja miałem to nieszczęście, tak to ujmę, komentować ten mecz w Rybniku, ten przeklęty mecz, kiedy doszło do tego paskudnego upadku, po którym ucierpiał i Dawid Belego, i Grzegorz Zengota, i przyznam, że jestem pod wrażeniem tego, jak wygląda na początku tego meczu Grzegorz Zengota. Doskonały start Grześka Zengoty, widać tą pewność w jeździe, tak jakby w ogóle tej przerwy nie było po kontuzji u Grześka. Sylwetka, prędkość w motocyklach, więc na pewno jest głodny tego ścigania, głodny punktów. No i mamy w pierwszym wyścigu tego przykład. Daniel Jeleniewski też wcale nie gorzej, mocne otwarcie pary gospodarzy, także widać, że ścieżki, które przygotowali, doskonale się spisują. Obydwoje zawodników podążali tą samą ścieżką i dowieźli pewne 5-1 do mety. Widzimy tutaj Grzegorz od razu pod płot złapał się tej ścieżki usypanej. Daniel Jeleniewski zamknął tutaj Rasmusa Jensena, który, tak jak rozmawialiśmy przed meczem, kiedy pojedziesz ten pierwszy łuk w Bydgoszczy przy krawężniku, przychodzi taki moment, gdzie musisz odprostować ten motocykl i to jest właśnie w tym momencie. Na wyjściu z tego łuku trzeba ten motocykl wyłamać jeszcze raz i wtedy wytraca się tą prędkość. Akurat Daniel Jeleniewski był po zewnętrznej tutaj Rasmusa Jensena i wykorzystał tą sytuację i pewne zwycięstwo 5-1 zawodników z Bydgoszczy. Jest prędkość, mocne otwarcie, więc zapowiada się naprawdę ciekawe spotkanie. Oto zwycięzca tego wyścigu, Grzegorz Zengota, kłania się teraz państwu Zęgi. 5-1 na otwarcie tego meczu i już odrabiają straty.
żużlowcy Polonii Bydgoszcz. Ciekawe, czy te straty uda się także odrobić w wyścigu młodzieżowym. W pierwszym starciu między tymi drużynami w Gdańsku oczywiście wyścig młodzieżowy wyglądał zupełnie inaczej, no bo wtedy nie było tego wielkiego talentu, tego 16-latka. Mam na myśli Wiktora Przyjemskiego. On pojedzie w tym wyścigu w kasku niebieskim. Ostatnio świetny występ, jak do tej pory najlepszy w jego karierze występ w Łodzi. 6+2, taki był jego wynik. No i też było widać, że Przyjemski jest zawodnikiem inteligentnym, takim, który dobrze odczytuje linię, który też szybko się uczy. To jest bardzo ważne, będąc tak młodym zawodnikiem i debiutującym w tym sezonie, żeby czytać tory, brać wiedzę od starszych zawodników i starać się cały czas rozwijać. Tutaj słyszeliśmy w studiu, pan Tomek Golub mówił, określał tego zawodnika jako wielki talent i bardzo fajnie, że tacy zawodnicy pojawiają się, bo nie ma nic lepszego dla kibica niż cieszyć się wygrywaniem i zdobywaniem punktów przez własnych zawodników, więc no życzymy, żeby ten rozwój szedł jak najlepiej do przodu, bez kontuzji, bo te wiadomo w żużlu troszkę wyhamowują, ale mamy nadzieję, że będzie się uczył i kontuzje będą go omijać. Alan Szczotka, Nikodem Bartoch, Piotr Grzmiński, Wiktor Przyjemski. Zaczynamy wyścig młodzieżowy. Dobrze, teraz z drugiego Nikodem Bartoch od razu nakrywa Alana Szczotka po szerokiej, napędzone świetnie. Wiktor Przyjemski, słyszą pewnie państwo reakcję miejscowych kibiców. Zadowolona publiczność, która zasiada na tym stadionie, no bo znowu ten sam obrazek. Na 5-1 jadą życzący Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Na pewnym prowadzeniu Wiktor Przyjemski, za nim po świetnym, naprawdę doskonałym starcie Nikodem Bartoch, ale już próbuje go gonić Piotr Grzmiński. Dobrze prezentował się w ostatnim ligowym meczu u siebie z Wilkami Krosno. Piotr Grzmiński, wtedy świetna postawa w wyścigu młodzieżowym. Później też był w stanie pokonać Patryka Wojdyło. Było 1-0, ale to też było takie 0, kiedy trzymał się blisko rywali, którzy są oczywiście seniorami. No i teraz też chce się pokazać z dobrej strony Piotr Grzmiński. Już na samym początku w wyścigu młodzieżowym już siedzi na ogonie Nikodema Bartocha. Przyjemski tutaj jest już niezagrożony, ale Grzmiński jak najbardziej jeszcze może zmienić układ tego wyścigu. Ostatni wiraż, czy Grzmiński coś wyczaruje? Nie da rady. Bartoch dowozi dwójkę z bonusem i mamy już 10 punktów na koncie gospodarzy. 2 punkty na koncie Wybrzeża Gdańsk. Co za otwarcie w wydaniu Gryfów. Niesamowici ze startu są dzisiaj bydgoszczanie. Puszczają sprzęgło niezależnie z którego pola w pierwszym wyścigu. 1-3, teraz 2-4. Uciekają i jadą pewnie do mety. No świetnie tutaj zaprezentował nam się Wiktor Przyjemski, tak jak tutaj przed meczem określaliśmy go mianem talentu. No naprawdę świetna sylwetka i na tle reszty zawodników wyglądał na motocyklu naprawdę doskonale. Pewne 3 punkty, kolejne 5-1 dla gospodarzy i troszkę ten mecz zaczyna gdańszczanom odjeżdżać. Tutaj widzimy, idealnie ze startu pojechali gospodarze. Wiktor Przyjemski złapał tą ścieżkę przy bandzie, dołączył do niego Nikodem Bartoch i tak naprawdę można powiedzieć, że po tym pierwszym łuku mieliśmy po wyścigu, każdy pilnował gdzieś tam swojej pozycji. Wiktor jechał sobie idealnie przy bandzie, starając się gdzieś tam w tym pierwszym wyścigu. Wiadomo, jak się jedzie na prowadzeniu, to można sobie dyktować tor jazdy gdzieś tam po tym torze, zobaczyć, gdzie te ścieżki najbardziej niosą. I kolejne 5-1. Oglądamy powtórkę tego wyścigu młodzieżowego, oglądamy Wiktora Przyjemskiego, piękna sylwetka. No i jest to zawodnik, o tutaj właśnie widzimy ludzi z jego teamu, z teamu Wiktora Przyjemskiego. Wyluzowany, uśmiechnięty przed tym meczem Wiktor Przyjemski. Mam też wrażenie, że pod względem mentalnym temu chłopakowi absolutnie niczego nie brakuje. Tak, no to jest ważne, żeby gdzieś przed tym meczem się nie za mocno stresować. Oczywiście dla każdego zawodnika to jest ciężkie, bo każdy myślę, że myśli gdzieś jak to będzie, jak te zawody pójdą i ten stres zazwyczaj mija gdzieś tam po próbie toru, czy też jak brama parku maszyn zamyka się i zawodnik jest sam na torze, ale widzimy, że zawodnik jest wyluzowany, pewnie czuje się na motocyklu i no ważne jest to otwarcie, żeby wygrać ten wyścig, wtedy jedzie się na pewno łatwiej. Wadim Tarasienko i Andreas Jager. Pytanie, czy ich też będzie stać na podwójne zwycięstwo. Rywalami będą w tym wyścigu Wiktor Kułakow i Krystian Pieszczek. Kułakow to absolutny dominator tej ligi. Najlepsza średnia w całej e-winner pierwszej lidze, ale też trzecia najlepsza średnia wyjazdowa, więc to nie jest tak, że Kułakow dobrze czuje się tylko na gdańskim owalu. On w ogóle miał tutaj kontrakt. 3 sezony łącznie spędzone w barwach Polonii Bydgoszcz. No to jest na pewno plus dla tego zawodnika i myślę, że tutaj menedżer Erik Jóźwiak na pewno będzie liczył na jego punkty. Wiktor jest liderem gdańskiego Wybrzeża i myślę, że dzisiaj na jego barkach może spoczywać ciężar zdobywania tych punktów.
Szybciutko przechodzimy do wyścigu trzeciego. Jager, Kołakow, Tarasenko i Pieszczek. Jak pójdzie z czwartego Krystian Pieszczek? Dobrze, ale nie był w stanie się nakryć. Nie był w stanie się położyć na Tarasenko. Jeszcze nie odpuszcza Pieszczek, ale to Tarasenko jest z przodu. Pieszczek bardzo ambitny. Pieszczek naprawdę dobrze spasowany po starcie. Zobaczmy, co teraz zrobi Krystian Pieszczek. Między dwóch tak jest. Jest drugi zawodnik Wybrzeża Gdańsk. Oczywiście przed nim Tarasenko, ale za nim Andreas Jager. Blisko płotu Jager. On pachniało naprawdę dobrą akcją w wydaniu Duńczyka, ale jeszcze jest przed nim Krystian Pieszczek. Natomiast widać po tej agresywnej sylwetce Andreasa Jagera, że on być może jeszcze coś zmieni w tym wyścigu, że on jest zdolny do tego, żeby coś tutaj namieszać. Wydłużył sobie prostą Duńczyk, ale jeszcze nie złapał odpowiedniej prędkości, żeby zagrozić Pieszczkowi. Szeroko, szeroko Jager pocałował deflektorem bandę. Cały czas nie poddaje się absolutnie w tym wyścigu Andreas Jager. Cały czas podróżuje szeroko, cały czas orbituje Andreas Jager, ale został mu już tylko jeden wiraż na to, by zabrać dwa punkty Pieszczkowi. Jager, to teraz Jager, to teraz Jager czy Pieszczek. Jednak zawodnik Wybrzeża Gdańsk przywozi dwa punkty w tym wyścigu, ale myślę, że sympatycy drużyny gości obawiali się tego, że może ten niesforny Duńczyk Jager zjeść, mówiąc kolokwialnie, Pieszczka na linii mety. Atakował naprawdę zaciekle i w pewnym momencie wydawało się, że nawet gdzieś tam deflektorem dotknął bandy na drugim uku, ale Krystian Pieszczek też był na próbie turu i doskonale wiedział, że ta ścieżka przy bandzie będzie najkorzystniejszym torem jazdy i nie pozwolił się wyprzedzić, więc no mamy pierwszy wyścig wygrany przez gospodarzy 4-2 i zapowiadany przez nas Wiktor Kułakow. No niestety gdzieś tam nie podłączył się do tej walki w tym wyścigu, ale myślę, że to kwestia ustawień, gdzieś tam doświadczeń z poprzednich lat mogła trochę zmylić tego zawodnika, bo wiadomo, jak jeździsz dłużej na jakimś torze, to masz z niego jakieś doświadczenie, jakieś zapiski i często zawodnicy to wykorzystują, a później przychodzi tak naprawdę mecz, dopiero weryfikacja i można te ustawienia gdzieś pozmieniać. Vadim Tarasenko, rozmawialiśmy przed zawodami, że może by to być zawodnik, który będzie dzisiaj niełapany i w pierwszym wyścigu swoim tak się stało też doskonale ze startu. Tą ścieżkę przy płocie zna już doskonale i odjechał swoim rywalom. Możemy już na tym etapie meczu przyznać, że ty przed rozpoczęciem tego spotkania powiedziałeś mi, dzisiaj czwarte pole wcale nie musi być takie dobre i to się sprawdza. Krystian Pieszczek, jeśli chodzi o jego reakcję na starcie, moim zdaniem reagował znakomicie, ale nie był w stanie nakryć Tarasenko. Od razu wystawał ten łokieć Rosjanina i było wiadomo, że tego akurat na pierwszym wirażu Pieszczek nie zrobi. Tak, byliśmy przed zawodami na starcie, troszkę pokopaliśmy i widać było na oko, że to czwarte pole jest trochę twardsze i leżało tam dosyć sporo kamyków w porównaniu do tego, co się dzieje na innych polach. A tylko dodajmy, że pole D w tym sezonie w Bydgoszczy jest najlepsze. Ty od razu zauważyłeś, że dzisiaj niekoniecznie tak musi być. No tak, gdzieś tam sprawne oko mogło to wychwycić. Na razie to się, można powiedzieć, trochę potwierdza, bo no, Wiktor Przyjemski jednak wyskoczył z tego czwartego pola, więc myślę, że może to przeszkadzać trochę zawodnikom gospodarzy, a gospodarze wiedzą jak zachować się na starcie, jak przygotować sobie te kolejny i może to być ich atut. Kończymy pierwszą serię, wyścig czwarty. Michał Gruchalski, Wiktor Przyjemski, Alena Szczotka i Adrian Gała zaprezentują nam się w tym biegu. No i pytanie brzmi, czy taki duet Gdańszczan pozwoli na to, by odrobić nieco strat. Start fenomenalny, znakomity. Dobrze w żółtym Gruchalski, dobrze w białym Szczotka, ale przy krawężniku przyklejony Przyjemski. Dobrze pokonany ten łuk, jeszcze z przodu jest Michał Gruchalski, ale za moment zostanie łyknięty. Ajajajajaj, no tutaj ostro pogrywał sobie Adrian Gała. Wyścig oczywiście będzie przerwany, no i na powtórkach będziemy już analizować, czy faktycznie przesadził tutaj Adrian Gała, czy może to było tylko takie pierwsze wrażenie. Obawiam się, że Adrian Gała może tutaj zostać wykluczony, jednak no, ten wjazd był dosyć ostry w ten łuk i myślę, że Michał Gruchalski wiedział, że może się spodziewać uderzenia, ale próbował to ciągnąć do końca, no i został trącony motocyklem Adriana Gały. Później nie miał już gdzie się zmieścić i położył ten motocykl, ale zobaczymy na powtórkach. O, widzimy tutaj Adrian Gała, ostre wejście w krawężnik i mocno poszerzał ten swój tor jazdy. Tak naprawdę no, Michał Gruchalski już tutaj trochę odpuścił ten gaz, ale no, nie miał gdzie się podziać, więc myślę, że decyzja sędziego może być tylko jedna, chociaż nie będziemy, na pewno poczekamy jak sędzia zadecyduje, ale no ewidentny kontakt tutaj motocykla Adriana z przednim kołem Michała Gruchalskiego. Troszkę zbyt chyba optymistycznie Adrian Gała pojechał w tym drugim wirażu i nie zostawił tego miejsca dla Michała Gruchalskiego.
Tomasz Fiałkowski z Grudziądza jest sędzią tego meczu. Czekamy na werdykt arbitra. Jeszcze raz ta sytuacja. Gruchalski upada po tym, jak zaatakował go Adrian Gała. Kask czerwony wykluczony, wszystko jasne. Polonia pojedzie w tym wyścigu bez Adriana Gały. Dobrze upadł Michał Gruchalski. Widzimy, że nie ma jakichś większych problemów ze zdrowiem. Nie było to już jakaś wielka prędkość przy tym upadku i całe szczęście, że zawodnik jest cały. No, są troszkę nerwy, ale myślę, że Adrian Gała mógł się tego spodziewać. No, za zbyt bardzo optymistyczny był ten atak. Mam wrażenie, że niepotrzebnie tak się śpieszył z tym atakiem Adrian Gała. Był szybki, można było odczekać do kolejnego wirażu, ale nie wiem, czy zgodzi się ze mną Tomasz Golo. Przenosimy się do naszego studia. No, wnikliwie się patrzę to, co zrobił Adrian Gała. Rzeczywiście, zbyt szybko, sędzia się nie pomylił, prawidłowo wykluczenie. Zbyt szybko zrobił ten atak. Przecież on na tym torze jeszcze tak naprawdę nie zrobił jednego kółka, tak? I od razu atakuje tak bez zahamowania. Gdy dojechał do zawodnika, powinien zatrzymać motocykl, przytrzymać, by tylnym kołem nie zahaczyć przed niego. No, można to zrobić, ale też pewnie Adrian się spodziewał, że troszeczkę jego kolega w tym momencie wycofa się z tej, że tak powiem, z tego miejsca pozewnętrznej. Niestety nie jest dana prędkość, której nie możemy zahamować i to się już takie rzeczy dzieją już potem jakby... Jest początek pewnej akcji i musi być też koniec, tak? Więc tym razem był taki koniec. Całe szczęście, że się nic nie stało. Apeluję do Adriana, żeby przejechał co najmniej jedno czy dwa kółka, żeby zrozumiał tor na wierzchni, gdzie może opierać tylnym kołem i tak by wyprzedzać zawodników, a jakby nie mieć kolizji, bo to jest odpukać następna kontuzja, która by ewentualnie w dwie strony biła, także trzeba się wystrzegać takich rzeczy. Oczywiście ja sam też robiłem podczas Grand Prix nie czekając, tak? No, ale to są troszeczkę inne zawody i tym bardziej, że dzisiaj prowadzi Abramczyk Polonia Bydgoszcz. To wysoko. Tak, no więc tej ostrożności troszeczkę więcej. Rozumiem Adriana, młody zawodnik, ambitny, chce pokazać, chce jechać, chce wygrywać. Tym bardziej, że tak jak przed zawodami dzisiaj sobie rozmawialiśmy, że jest jeszcze wszystko otwarte. Gdy Abramczyk Polonia Bydgoszcz będzie wygrywać wszystko za trzy, plus pojedzie do Tarnowa, czy zdobędzie jeszcze kilka punktów, są w czwórce. Oczywiście jest to możliwe i widzimy, że zespół jest bardzo mocno zmotywowany. Czyli w tym momencie kiwasz Adrianowi palcem. Delikatnie tak. Adrian troszeczkę więcej jakby rozeznania toru, bo dzisiejszy tor nie jest taki sam jak na treningach i to jest zawsze tak, że treningi trenowaliśmy, się wydawał taki sam. Nie, dlatego że przyjdzie inna pogoda, troszeczkę więcej wilgoci, mniej, cieplej, zimniej i ten tor się inaczej układa. W związku z tym trzeba pojechać co najmniej z 2, 3, 4 koła, czy jeden bieg, żeby zrozumieć, jak reaguje motocykl, po czym jak dostosować ten motocykl do tej nawierzchni, żeby jechał jeszcze szybciej. Po ostatnim meczu w Łodzi Wiktor Przyjemski zwracał uwagę, że zawodnicy, cała drużyna, największe problemy miała ze startami. Na to też zwrócił uwagę Lech Kędziora, ale widać, że chyba musieli trenować nad tym w minionych dniach, ponieważ dzisiaj już te starty wyglądają o wiele lepiej. Absolutnie, dzisiaj starty mają dobrze, motocykle są dobrze dopasowane. Teraz pytanie, czy Bydgoszcz jest taka dobra, czy Gdańsk troszeczkę zluzował i czy tak powiem, będzie szukać tych ustawień czy nastawień, ale na pewno praca jest wykonana dobrze. Cała drużyna jedzie od pierwszego biegu, od pierwszych metrów szybko. Polonia Bydgoszcz też zdaje sobie z tego sprawę, że teraz już nie ma czasu na błędy, tak. Bo tego czasu jest coraz mniej, a wiadomo, jak ambitny plan ma drużyna. Chcą awansować do tej pierwszej czwórki, tych spotkań jest coraz mniej. Dzisiaj jadą z Wybrzeżem i w piątek jadą ten zaległy mecz tutaj z Aforti Startem Gniezno, dlatego już od razu Państwa też na ten mecz zapraszamy, bo będzie można go zobaczyć na antenie N-Sport Plus, więc ciekawe, jakie rozstrzygnięcia tutaj w tych najbliższych meczach będą. Po dzisiejszych zawodach będzie wiadomo, czy aspiracje są tak duże, czy są na to przygotowani i czy ten zespół, który jest, gdzie jeszcze brakuje
jednego zawodnika Bellego, czy jest już na tyle gotowy, żeby walczyć nie tylko w domu, ale też i na wyjazdach? Ale prawdopodobnie Dawid Bellego już ma wrócić na piątkowe spotkanie, więc wtedy na pewno ta siła będzie jeszcze większa. Teraz stawiamy sobie tutaj kropkę i przenosimy się już do naszych komentatorów. Jesteśmy. 14 do 4. Taki jest wynik tego spotkania, ale ciekawszy jest wynik dwumeczu. 54 do 54. Natomiast wiemy, że po tym wyścigu Polonia absolutnie w dwumeczu prowadzenia nie obejmie, ponieważ osamotniony pojedzie Wiktor Przyjemski. Zatem rośnie rola tego młodzieżowca. Szybko bydgoszczanie odrobili tą stratę z dwumeczu. I mamy remis, ale no utrudnione zadanie tutaj będzie miał junior Wiktor Przyjemski po wykluczeniu Adriana Gały i na pewno goście z Gdańska będą chcieli to wykorzystać. Często no, z drugiego pola musi po prostu wygrać start, żeby nie zostać zamknięty w kanapkę i kiedy zostawać bohaterem, jak nie w takich wyścigach. Przekonajmy się, co wydarzy się w czwartym wyścigu. Gruchalski, Przyjemski i Szczotka. Dobrze ze startu, Przyjemski radzi sobie naprawdę dobrze na tych pierwszych metrach. Od razu do bandy Przyjemski, Wiktor Przyjemski będzie na prowadzeniu. Fantastycznie rozegrał ten pierwszy wiraż. Przypominam, że ten chłopak ma zaledwie 16 lat. Gigantyczny talent. Wiktor Przyjemski przywozi w tym momencie za sobą Michała Kruchalskiego i Alana Szczotkę. Przypominam też, że Przyjemski ma za sobą najlepszy mecz w karierze. W Łodzi 6 punktów i 2 bonusy. Ale kto wie, być może dzisiaj ten chłopak wyśrubuje lepszy wynik. Nawet nie ogląda się za swoimi rywalami. Wiktor Przyjemski to też jest rzecz jasna oznaka pewności siebie. Nie ma takiej potrzeby, by zaglądać, jak daleko za nim jest Michał Kruchalski. Przyjemski po prostu słyszy, że większego zagrożenia ze strony rywali nie ma. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Przyjemski nie wygląda na kogoś, kto miałby tutaj popełnić jakiś błąd, kto miałby się tutaj pomylić. Też nie wygląda Michał Kruchalski na kogoś, kto mógłby go jeszcze zaatakować. Kruchalski drugi, Szczotka trzeci, ale pierwszy. Tym, który wygrywa w tym wyścigu jest Wiktor Przyjemski. Wielkie brawa. Polonia ma naprawdę wielki talent w swoich szeregach. Coś mówiłem o bohaterach przed tym wyścigiem i myślę, że takim bohaterem właśnie po tym wyścigu został Wiktor Przyjemski dla swoich kibiców. Widzimy, że wszyscy na stadionie stoją i biją brawo. To doskonały start tutaj Wiktora i tak naprawdę nie pozostawił gościom złudzeń. Prowadził ten motocykl pewnie, no, nie wygląda na zawodnika, który debiutuje w tym sezonie w rozgrywkach ligowych, tylko no, można powiedzieć takiego starego wyjadacza. Te prowadzenie, sylwetka na motocyklu, no naprawdę doskonały dzisiaj jest ten zawodnik. Za chwilę zobaczymy powtórkę tego wyścigu, no i będziemy mogli się napawać tym, jak rozegrał pierwszy wiraż Wiktor Przyjemski, tym później, także tym, jak później prezentował się pod względem swojej sylwetki. To jest ten moment, kiedy już wydłużył sobie prostą, już złapał prędkość Wiktor Przyjemski i pokazał swoim rywalom, z jakim numerem jeździ na swoim plastronie młodzieżowiec Abramczyk Polonii Bydgoszcz. No lepszy start Wiktora niż w tym biegu przerwanym i dostał się do tej szybkiej ścieżki i wiedział, że tam jego motocykl rozpędzi się na tym łuku i tutaj widzimy, że z wyjścia Michał Gruchalski jedzie po krawężniku tą ścieżką, która no, trzeba sobie powiedzieć, że nie niesie dzisiaj. A Wiktor idealnie przy bandzie po tej odsypanej odjechał swoim rywalom i gdańszczanie tutaj nie mieli naprawdę nic do powiedzenia. Widzimy, jak no, doskonale dzisiaj czuje się na motorze i wygląda ten młody zawodnik z Bydgoszczy. Niesamowita pewność siebie Wiktora Przyjemskiego. Nie ma takich typowych juniorskich błędów w jego podstawie na torze. Tutaj Grzegorz Zenkota, który fetuje zwycięstwo swojego dużo młodszego kolegi. No, tak właśnie wygląda Wiktor Przyjemski. Tak jest. Ważny wyścig to był dla Bydgoszczan i został tutaj uratowany remis, więc na pewno swoje zadanie Wiktor w tym wyścigu wykonał. Najlepiej jak tylko mógł. Ale my też, wszyscy jako żużlowe środowisko, mamy swoje zadanie do wykonania. Dotyczy ono pomocy Ninie Słupskiej. Ta biedna, malutka dziewczynka potrzebuje naszej pomocy. Czasu nie jest dużo. Zachęcam do wsparcia, do tego, żebyśmy ten temat raz na dobre zakończyli, żebyśmy tej dziewczynce pomogli, żebyśmy zebrali odpowiednią kwotę. Się pomaga, Nina. Znają Państwo już ten adres. Zachęcam do pomocy.
My oczywiście także prosimy o wsparcie Niny. Tutaj pięknie solidaryzuje się całe środowisko żużlowe. Wybrzeże zorganizowało tydzień temu charytatywny godzinny trening rowerowy, z czego cały dochód został przekazany właśnie na leczenie Ninki. To nie pierwsza ich taka akcja. Dzisiaj też tutaj jest tata Niny Słupskiej i wraz z wolontariuszami zbiera pieniążki. On zresztą wczoraj także w meczu Leszna z Wrocławiem opowiedział, że ta miniona kolejka, dziesiąta, która była w całości poświęcona Ninie, przyniosła 230 tysięcy. Niesamowite. Tak, niesamowite, ale trzeba też dodać, na jak piękny gest wczoraj zdecydował się Bartek Zmarzlik, który przekazał swój jeden z dwóch złotych medali. Ten pierwszy zdobyty w Toruniu. No, już chyba... już ma dwa, tak? Więc tak. Jakby jeden mógł odstąpić. Więc piękny wielki gest. Tak, tak. Wielki gest to na pewno zaprocentuje w dwie strony, bo taka mała, takie maleństwo, które dostaje taki prezent od wielkiego sportowca, to jest niesamowite i wierzymy w to, że te wszystkie rzeczy, które są skierowane w tą małą Ninkę, one będą dawały... Tym bardziej, że cena wywoławcza tego medalu, jak widziałam, była 20 tysięcy. O, ja myślę, więc że to jest dopiero początek. Dokładnie, bo to dopiero wczoraj wieczorem pojawiło się na aukcji, więc trzymamy mocno kciuki, prawda? Oczywiście. Serduszko złączone z Niną i każdy, kto ma serce, troszeczkę niech się podzieli. Oczywiście. Prosimy Państwa bardzo serdecznie o tę pomoc, a teraz przenosimy się już do Parku Maszyn, bo z Łukaszem Bęcem jest Wiktor Przyjemski. Wiktor, czyli od słynnego słowa Wiktoria Zwycięstwo. To słowo dedykujemy każdemu, kto pomaga małej Ninie. Wiktor, od tego roku jesteś pełnoprawnym żużlowcem. Co w żużlu najbardziej, Wiktor, Cię kręci? No gdzieś na pewno te emocje, wygrywanie. Udaje mi się akurat wygrywać, no to na pewno się cieszę. Są biegi też przegrane, ale najbardziej takie emocje i prędkość tak naprawdę. I co tu więcej powiedzieć? Prędkość osiągnąłeś... Super zabawa. Super zabawa, prędkość osiągnąłeś niezłą. Jechałeś z pola drugiego i z pola czwartego. Które dzisiaj lepiej służy na starcie? No na pewno w tej powtórce czwartego biegu, z tego drugiego wyskoczyłem, ale gdzieś z tego czwartego nie było źle. Odjechałem na zewnętrzną i jakoś tam ominąłem kolegów. Dziękuję pięknie, Wiktor. Proszę bardzo, bardzo proszę. Tu bym chciał przekazać moje pieniążki zarobione z biegu juniorskiego dla Niny Słupskiej. I nie zostało już tak naprawdę dużo, tylko 2 miliony i proszę tu wszystkich kibiców o pomoc. Piękna sprawa, bardzo dziękujemy. Ten chłopak dopiero zaczął jeździć na żużlu, a już pomaga w tak świetny sposób. Dziękujemy, Wiktor, pięknie. To jest naprawdę wielka wiktoria dla nas wszystkich. Zapraszamy do pomocy i zapraszamy gorąco na wyścig numer 5. Dzięki piękne, Wiktor. No i muszę przyznać, że to, co powiedział, to, co zrobił w trakcie tego wywiadu Wiktor Przyjemski, jest równie imponujące jak te dwie trójki, które już widzimy przy jego koncie. Dokładnie, no wyważony na torze i wyważony w parkingu. Super postawa Wiktora, więc no oby więcej takich gestów, bo naprawdę tej pomocy potrzeba, tych pieniędzy już niewiele potrzeba, czas nas goni, więc no tylko przyklasnąć. Dwie trójeczki przy nazwisku na koncie Wiktora Przyjemskiego, zobaczymy co pokaże nam ten chłopak w swoim następnym wyścigu. Na to jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, teraz pierwszy wyścig drugiej serii, wyścig numer 5, Jakub Miałbruk w białym, Grzegorz Zęgota w czerwonym, Michał Kruchalski w żółtym, a także Andreas Jager w niebieskim. Michał Kruchalski oczywiście ma 2 punkty, ale proszę nie wyciągać daleko idących wniosków z tej punktacji, no bo tak naprawdę w tamtym wyścigu nikogo nie pokonał zawodnik U24 Wybrzeża Gdańsk. Wyścig 5, Jamruk, Zęgota, Kruchalski i Jager. Jedziemy panowie, dobrze teraz z drugiego, Grzegorz Zęgota, no on też ma ochotę na to, żeby sięgnąć po swoją drugą trójkę. Co teraz robi? Co teraz wyprawia? Andreas Jager, jaka to była dzida, jaka to była szarża Dończyka. Jager wspólnie z Zęgotą na podwójnym prowadzeniu. Co oni zrobili na tym pierwszym wirażu? Jaka to była dominacja? Jaki to był pokaz siły? Zęgota i Jager jadą na 5 do 1, trzeci Jakub Jamruk, czwarty Michał Kruchalski. Jamruk, ten mecz
zaczął od zera, no i teraz też Bierek wskazuje na to, że nie pokona żadnego rywala wychowanej Guni Tarnów. Nie ma żadnych argumentów w swojej jeździe w tym meczu, w swoim drugim starcie. Kuba Jamrok wygląda naprawdę kiepsko w porównaniu do gospodarzy, w porównaniu do Zetgot Iljagera. To, co zrobili na pierwszym wirażu, no to było naprawdę imponujące. To była demonstracja wielkiej, ale to naprawdę wielkiej siły i oni znowu zwyciężą 5-1. Tak jak w pierwszym wyścigu, tak jak w drugim wyścigu, także w wyścigu piątym Polonia zwycięża podwójnie. Niesamowici są dzisiaj bydgoszczanie. Wychodzą ze startu wyśmienicie, łapią się tej szybkiej ścieżki. Gdańszczanie mają duży problem i to gdzieś tam trzeba na pewno będzie przedyskutować w parkingu, bo mamy piąty wyścig z kolei i tak naprawdę widzimy ze startu głównie bezradnych zawodników z Gdańska. Po przeciwnym biegunie są bydgoszczanie i naprawdę odjeżdża ten mecz gościom. Trzeba zacząć powoli i będzie reagować. Tylko kim? Patrząc właśnie w program, nie ma za bardzo kim, bo żaden zawodnik drużyny z Dunek Wybrzeże Gdańsk dzisiaj nas nie zachwycił. Prawda jest taka, że w tabeli przed rozpoczęciem tego meczu Abramczyk Polonia Bydgoszcz zajmowała przedostatnie miejsce, ale to nie jest tak, że ten zespół nie ma już szans na play-offy. Owszem, ma, ale musi wygrywać. Musi wygrać chociażby dzisiaj za 3 punkty i na razie możemy stwierdzić, że są na dobrej drodze, by tego dokonać zawodnicy Lecha Kędziory. No widzimy, że nie brakuje motywacji tutaj zawodnikom z Bydgoszczy. Są świetnie dopasowani i tutaj widzimy, że no nie przeszkadzają sobie na torze, jadą doskonale. Tutaj Andreas Liager pozwolił Grześkowi Zęgocie wejść ten drugi łuk troszkę szybciej niż on sam, nie powodując gdzieś tam obsypania szprycą. Także no mają duży problem Gdańszczanie. 6 punktów na koncie Grzegorza Zęgoty. Przypominamy, jeszcze niedawno złamane żebra, odma płucna, ale zupełnie tego nie widać. Potem jak dziś porusza się na tym torze Grzegorz Zęgota z kompletem po dwóch seriach, a teraz szybciutko przenosimy się do Parku Maszyn. I zaglądamy do Parku Maszyn, chodzi o atmosferę. Atmosfera w obozie gospodarzy, czyli Polonii, jest znakomita, oczywiście służy temu wynik. Widać, że gospodarze są bardzo mocno spasowani. Na jednych z naszych powtórek widzieli Państwo, jak Grzegorz Zęgota skacze w górę i uśmiecha się, patrząc na jazdę Wiktora Przyjemskiego. To teraz Wiktor Przyjemski przyszedł i uściskał bardzo mocno Grzegorza Zęgotę, jak ten zsiadał z motocykla. Widać, że atmosfery nie brakuje. Czekamy, aż przełożą się gdańszczanie, żeby jeszcze iskry w tym meczu poleciały. A jest o co walczyć. Oczywiście to jest walka o play-off w Ełinę pierwszej lidze. Oczywiście. Początek może i trudny, ale jeśli już się przełożą gdańszczanie, no to wtedy będziemy mieli naprawdę ciekawą walkę o bonus. Pieszczek i Jensen to jest duet gości w tym wyścigu, w wyścigu numer 6. Mówiłeś o tym, że brakuje takich strzelb, zawodników, których można byłoby wykorzystać w ramach rezerwy taktycznej. Może takim zawodnikiem będzie Krystian Pieszczek. 12+1. Taki był jego wynik na tym torze w poprzednim sezonie. No to chyba jedyny zawodnik, który w swoim pierwszym wyścigu nawiązał walkę z gospodarzami. Widać, że ze startu nie wyszedł najgorzej i gdzieś tam ścieżkę odbierał praktycznie taką samą jak bydgoszczanie i zobaczymy, jak będzie w tym wyścigu. Pieszczek, teraz Jenko, Jensen i Bartok. Dobrze z pierwszego, Krystian Pieszczek nieźle, także z drugiego Vadim. Teraz Jenko, Rosjanin nakrył wychowanka Wybrzeża Gdańska, ale ma właśnie duet rywali za sobą. Został z tyłu Nikodem Bartok. No i ciekawe, czy będzie tutaj rywalizować się teraz Jenko, czy też szybciutko ucieknie swoim przeciwnikom. Wygląda na to, że będziemy oglądać ten drugi scenariusz. Rosjanin buduje swoją przewagę i mimo ambitnej postawy chyba nie będzie już w stanie do niego się przykleić. Rasmus Jensen podobnym śladem jak teraz Jenko jedzie Duńczyk, ale po nim nie widać takiego pazura, jaki jest widoczny w tej jeździe Vadima Tarasienki. Bardzo blisko bandy, uwielbia jeździć właśnie w takim stylu Vadim Tarasienko i no, widać, że ta przewaga rośnie, że są to kolejne metry, że jest to coraz większy dystans pomiędzy nim i Rasmusem Jensenem. Trzeci podróżuje Krystian Pieszczek. Na starcie faktycznie była szansa na to, by Pieszczek wywiózł Tarasienkę, ale wiemy, jak dobrze pracuje łokciami, także w tym meczu Rosjanin Vadim Tarasienko, on zwycięża w wyścigu numer 6. Chyba plan minimum gospodarzy na ten wyścig został wykonany. Vadim Tarasienko pewne 3 punkty. Gdańszczanie trochę lepiej z tego startu, ale no, żeby tutaj wygrywać z takimi zawodnikami jak Vadim Tarasienko, to naprawdę trzeba bardzo dobrze wyjść z tego startu i jak najszybciej dostać się do tej ścieżki przy płocie i starać się uciekać, bo widzimy, że no, Vadim tutaj nieuchwytny, druga trójka w wyścigu.
w swoim drugim, kolejnym wyścigu złapał się tej ścieżki przy bandzie i tak naprawdę było po wyścigu. No, myślę, że goście z Gdańska mają naprawdę o czym myśleć. Widzimy tutaj powtórkę startu. Krystian Pieszek nie najgorzej wyszedł z tego startu, ale no, na dojeździe do tego łuku Wadim Tarasienko zamknął tutaj ścieżkę Krystianowi, żeby mógł gdzieś pojechać przy płocie. Rasmus Jensen też nie najlepiej z tego startu. Tutaj widzimy, że już Wadim miał gdzieś jakąś przewagę i nawet jadąc tutaj przy tej ścieżce, przy krawężniku, jego motocykl doskonale go wyciągnął. Więc no, ja liczyłem na to, że gdzieś tam Rasmus Jensen po tej zewnętrznej będzie w stanie dołączyć tutaj do Wadima i gdzieś nakryć go na wejście w drugi łuk, ale no widzimy, że doskonale spasowany motocykl Wadima Tarasienki w każdym fragmencie toru wyjeżdża do przodu. Tarasienko i Wiktor Przyjemski to byli ci zawodnicy, którzy mogli z czystym sumieniem spojrzeć w lustro po ostatnim ligowym spotkaniu z Orłem Łódź. Oni akurat pojechali dobrze, natomiast reszta drużyny nie dostosowała się poziomem do tego duetu i dlatego też Polonia przegrała w Łodzi i odjechała z niczym, bo nawet nie zgarnęła tam punktu bonusowego. Dzisiaj prezentuje się już dużo lepiej ekipa Lecha Kędziora i to jest w ogóle taki zespół, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, po którym najbardziej widać atut własnego toru. Polonia u siebie, a Polonia na wyjazdach to są zupełnie inne drużyny. Tak, no to jest ważne, żeby wygrywać te spotkania u siebie, a jeżeli u siebie wygrywasz, to na wyjeździe zawsze można gdzieś te punkty wyszarpać, ale no porażki na własnym torze na pewno bolą i widzimy, że zawodnicy z Bydgoszczy mają ten atut, doskonale czują się dzisiaj na swoim torze i ze startu, i w trasie, więc gdańszczanie mają poważny problem. Pierwszy wyścig Adriana Gały tak naprawdę, bo zdążył przejechać dwa łuki i wchodzi w ten mecz w siódmym wyścigu, więc to jest, myślę, jedyna zagadka tutaj po stronie zawodników z Bydgoszczy, ale biorąc pod uwagę to, jaką punktacją dzisiaj dysponują zawodnicy z Bydgoszczy, to myślę, że gdzieś tam wpadka Adriana Gały mogłaby być wkalkulowana w ten wyścig, chociaż oczywiście sam zawodnik na pewno takiego czegoś nie zakłada. Adriana Gała i Daniel Jeleniewski to jest duet gospodarzy. Czy Jeleniewski też będzie niepokonany po dwóch seriach, tak jak Zengota, Przyjemski i teraz Jenko? Przekonajmy się. Gała, Grzeszpiński, Jeleniewski i Kułakow, który ten mecz zaczął od zera, teraz Rosjanin z drobnymi problemami na starcie. Kułakow szuka sobie miejsca, może to się uda. Wiktor Kułakow wyprostował, ale szybszy, wyraźnie szybszy był tutaj Daniel Jeleniewski i to ten zawodnik jest na czele. Z tyłu jest Adrian Gała, ale już się próbuje, już jest trzeci Gała, teraz wjeżdża do krawężnika. Gała próbuje zabrać dwa punkty Kułakowowi, to może być naprawdę ciekawa rywalizacja. Kułakow kontra Adrian Gała, oczywiście nagrzany, zmotywowany, zdeterminowany Adrian Gała, byleby tylko nie przesadził w tym wyścigu. Były zawodnik startu Gniezno. Zobaczymy, jak będzie się poruszać na tym torze, jakie linie, jakie ścieżki będzie obierać Gała, no bo potencjał w jego maszynie jest niemały. Za sprawą takiej prędkości jak najbardziej Gała może pokusić się o to, by jeszcze na tym ostatnim okrążeniu zaatakować rywala, którym jest Wiktor Kułakow. Na pewnym prowadzeniu oczywiście Daniel Jeleniewski, ale Gała dyskretnie skrada się pod tylne koło rywala, którym jest Wiktor Kułakow. Gała przy krawężniku nie sprosta zadaniu. Kułakow będzie drugi, ale to jest też wyścig wygrany przez Polonię Bydgoszcz. 4-2 wygrywa Daniel Jeleniewski, który udowadnia, że to miejsce w składzie jak najbardziej mu się należało. Tak, no doskonały dzisiaj Daniel Jeleniewski, kolejny wygrany start i pewnie wygrany wyścig. I tak jak tutaj przed wyścigiem wspominałem, no Adrian Gała wszedł tak naprawdę w ten mecz w siódmym wyścigu, ale widzimy, że wziął sobie chyba do serca ten swój wyścig, w którym został wykluczony i te ataki gdzieś były bardziej zrównoważone. Próbował znaleźć tą ścieżkę, podążał za Wiktorem Kułakowem, nie podejmował jakichś pochopnych decyzji i próbował to zrobić z głową i widzimy tutaj start. No Daniel Jeleniewski z tego trzeciego pola, świetny dojazd tutaj do pierwszego wirażu i złapał się tej ścieżki przy bandzie i widzimy, jak dostaje tutaj prędkości i tak naprawdę po tym pierwszym wirażu już ma wyścig wygrany. Trzymał się cały czas tej korzystnej ścieżki, a dzisiaj tak naprawdę no widzimy, że kto pierwszy dojedzie do ścieżki przy płocie, ten wygrywa wyścig. Tutaj jeszcze goście jechali na 3-3, ale Adrian Gała pojechał po szeroki i wyprzedził tutaj w tym wyścigu Piotra Grzeszpińskiego, który ten drugi łuk pojechał trochę za wąsko. Trzeba dalej się wpuścić w ten wiraż i pojechać przy płocie, żeby gdzieś ta prędkość w tym motocyklu była. Widzimy, że jedno złe wejście w krawężnik i Adrian Gała przyjeżdża na trzeciej pozycji.
7 wyścigów za nami, w 5 lepsi byli gospodarze, w 3 zwyciężali podwójnie i stąd tak wysoki wynik. 29 do 13 prowadzą gospodarze, 69 do 63. W 2 meczu, a tutaj Daniel Jeleniewski, który tak jak Tarasienko, tak jak Zengota, tak jak Wiktor Przyjemski po tych 2 seriach jest niepokonany. Oglądamy punktację. Marnie to wygląda w zespole z Dunek Wybrzeża Gdańsk. Punkty to jedno, ale też patrząc na to, jak oni są spasowani z tym torem, jaką prędkość prezentują, to tutaj trudno wskazać takiego zawodnika, który mógłby ten wynik uratować. Tak, no nie ma żadnej trójki po stronie gości i nie widać właśnie, tak jak mówisz, zawodnika, który miałby jakąś perspektywę na dogonienie czy wyprzedzenie tutaj zawodników z Bydgoszczy. Są naprawdę dzisiaj doskonali. Gdańszczanie nie mogą się zabrać z tego startu, być może do tych 30 metrów jeszcze są w stanie utrzymać tą pozycję gdzieś tam koło zawodników Bydgoszczy, ale po pierwszym wirażu tak naprawdę te wyścigi nam się układają i gospodarze odjeżdżają, więc no naprawdę jakieś grube roszady jedynie mogą pomóc tutaj zawodnikom z Gdańska i myślę, że takie też pójdą, bo mamy praktycznie połowę meczu. Ten mecz już ucieka. Gospodarze powiększają swoją przewagę i są na najlepszej drodze do tego, żeby zwyciężyć ten mecz za 3 punkty. Moją uwagę przykuła statystyka pól startowych. Okazuje się, że jeszcze nikt nie wygrał z wewnętrznego, ale to też jest trochę mylące, bo mieliśmy takie wyścigi, na przykład wyścig numer 1, kiedy Daniel Jeleniewski startował z pola A i przewiózł 2 z bonusem, więc to nie jest tak, że z tego pola nic się nie da zrobić. Natomiast to widać, że te pola środkowe, pola B i C są dzisiaj najlepsze. Tak, no z pierwszego pola trzeba wygrać naprawdę start praktycznie o motocykl i próbować się jak najszybciej dostać do tej ścieżki przy bandzie, ale to też jest utrudnione zadanie i zawodnik pewnie musi mieć 2, jak nie 3 plany na to, jak pokona ten wiraż po wygranym starcie, bo zawodnicy, którzy jadą bliżej płotu, mogą przyciąć, więc no to trzeba liczyć też na kolegę z pary, że gdzieś tam znajdzie się przy płocie i będą w stanie zamknąć to wyjście z łuku i ustawić się w parę, więc no stąd myślę, że to pierwsze pole dzisiaj jest trochę niekorzystne, aczkolwiek ze startu widzimy, że zawodnicy wychodzą nie najgorzej. Czas na studio, Karolina i Tomasz. Dziękujemy bardzo, Tomku. No i jedno, co wiemy na pewno po tych 2 seriach, dominacja Polonii Bydgoszcz. Niesamowite to jest. Dzisiaj jeszcze drużyna z Gdańska nie wygrała ani jednego biegu. Dokładnie. Same 2, 1 i 0. Jestem zaskoczony tym, dlatego że gdyby popatrzeć na to, jak oni jadą na wyjazdach, czy ostatnie mecze, które wygrywali, to zanosiło się na ciężkie zawody. A tutaj w tym momencie mamy troszeczkę więcej, że tak powiem, swobody, luzu i wygrywanie zawodników z Bydgoszczy jest bardzo łatwe, delikatne, nie ma szarpań, widać, że są dobrze przygotowani, czyli to wszystko, co robili na treningach, czy też przygotowali z mechanikami, tymi, którzy przygotowują silniki, mam tutaj na myśli Rysia Kowalskiego, czy Fleminga, czy Ashleya z Bydgoszczy, to odrobili tą lekcję bardzo dobrze. Dobrze przygotowany jest też dzisiaj tak. Daniel Jeleniewski, który bardzo spodobał Ci się w tym ostatnim, 7 biegu, dlatego może od razu poproszę Cię o analizę. Bardzo dojrzały zawodnik. Zawodnik, który wykonuje zadany, znaczy plan, który ma do wykonania. Robi to, jak widzimy, pewnie widzi to, co się dzieje na torze, tak? Gdy wystartował, czekał na swojego kolegę, mam tutaj na myśli Adriana Gałę, który niestety nie udało się dołączyć do Daniela Jeleniewskiego, ale widzimy, że Daniel cały czas jedzie do przodu, ucieka, ma bardzo szybki sprzęt, dobrze jest dysponowany. To jest właśnie widoczne u takiego zawodnika, który przejeździł wiele sezonów i jechał w ekstraligowym zespole przez jakiś czas i widać to, że jest pewny i doświadczony. I można powiedzieć, że zalicza dzisiaj bardzo udany debiut przed bydgoską publicznością. No tak, jemu zależy. Tak mi się wydaje, że Danielowi strasznie zależy, by pokazać się mnie z dobrej strony, żeby dobrze jechać, walczyć, bo być może w przyszłym roku będzie dla niego miejsce w tym zespole. Ja nie mówię, że już jest i że będzie ktoś będzie wymieniony, ale tacy zawodnicy są potrzebni w drużynach, które pną się do góry, które muszą mieć zawodników, którzy
gwarantują jakąś taką, no, gwarantują dojrzałość zawodniczą, bo taki młody zawodnik, jakim jest Wiktor Przyjemski, na pewno patrzy, obserwuje, wiele na pewno rozmawiają i to, że tak powiem, młodość połączona z taką dojrzałą pracą i jazdą daje efekt w dwie strony. Pozwól, że do Wiktora jeszcze wrócimy, ale teraz już z Łukaszem Bęcem jest w parku maszyn Michał Gruchalski. Podszedłem do Rasmusa Jensena, ale już zaskoczył zmianami menedżer Wybrzeża Eryk Jóźwiak i właśnie za Michała Gruchalskiego pojedzie w kolejnym wyścigu Rasmus Jensen. To w przyjacielskiej atmosferze, to była szybka reakcja, Eryk Jóźwiak podszedł do ciebie, poklepał. Czy to jest efekt tego upadku, na szczęście niegroźnego, w twoim starcie wcześniejszym, że jesteś zmieniany, czy po prostu doszliście do wniosku, że już trzeba szybko zmieniać? Mi na szczęście nic po upadku się nie stało. Motocykl także wydaje mi się, że jest ok. No cóż, no, musimy ratować wynik, chociaż żeby w tym dwumeczu zwyciężyć, żeby zgarnąć bonusa. Ratujemy się, no nie jest łatwo, ale musimy się starać. Ambicji nie można wam odmówić i wszyscy niby to wiedzą, jak się w Bydgoszczy jedzie, że jedzie się po płocie, trzeba się skupić na starcie. Co jest tak mocnego w zespole gospodarzy? Oni są po prostu niesamowicie spasowani do własnego toru od samego początku? No wiadomo, no to jest gospodarz. Oni tutaj trenują na co dzień, więc mają ten swój atut, jak to się mówi. My niestety w Gdańsku tak nie poorbitujemy jak tutaj. Natomiast no cóż, no... No ciężko to się na razie dla nas zapowiada, ale połowa meczu, walczymy. Walczycie o prędkość, o moc? Czego szukacie najbardziej na tym torze? Mi się zdaje, że przynajmniej w moim wypadku teraz będę szukał mocy, bo gdzieś ten motor tak troszeczkę mi przysiadał, schodziłem ciągle na dół, gdzieś tam osłabiałem ciągle ten motocykl, ale to nie było najlepsze i żadnego startu nie wygrałem, także no ciężko. Dziękuję pięknie Michałowi Gruchalskiemu, a przed nami Michał Mitrut i Patryk Malitowski. Jesteśmy na swoim posterunku, 29-13, to jest wynik tego meczu. Pytanie, czy przewaga gospodarzy będzie większa, no bo ta para jest mocna. Tarasienko i Przyjemski. Na pewno Bydgoszczanie na to liczą. Tutaj menedżer Eryk Jóźwiak zastosował rezerwę taktyczną. Michał Gruchalski w tym wyścigu nie pojedzie, ale no po jego słowach słyszymy, że te zmiany wprowadzane przez Gdańszczan, myślę, że nie tylko tutaj przez Michała, ale przez Gdańszczan, były nie w tą stronę, w którą trzeba. Mamy troszkę, ochłodziło nam się tutaj. Tor jest cały czas polewany, te motocykle mogą być słabsze i trzeba na to odpowiednio reagować, a wydaje się, że gdańszczanie poszli w zupełnie nie tą stronę, w którą trzeba było. Jamruk i Jensen będą w tym wyścigu ratować wynik Wybrzeża Gdańsk. Ostatnio w lidze szwedzkiej po dwóch stronach barykady. Teraz znowu w jednym zespole. Teraz Jenko, Jamruk, Przyjemski i Jensen, który przypominam, jedzie w ramach rezerwy taktycznej. Taśma w górę, kto najlepiej ze startu? Dobrze, bardzo dobrze. Duet gospodarzy w czerwonym, teraz Jenko w niebieskim. Orbitujący jeszcze na pierwszym wirażu Wiktor Przyjemski. Nie do wiary jest to, co wyprawia w tym meczu ten 16-latek. Czy dowiezie dwójkę z bonusem Przyjemski? Teraz wciska się w kasku białym. Świetny jadący Jakub Jamruk. Wcisnął się również Rasmus Jensen, a więc to też się zdarza, że popełnia błędy Przyjemski, ale teraz próbuje odbić przynajmniej trzecią pozycję. To się udało. Przyjemski znowu raduje miejscową publiczność, no i pewnie będzie mieć ochotę na to, by przyjechać za plecami tylko jednego zawodnika, kolegi z pary, czyli Vadima Tarasienki. Jak teraz będzie poruszał się na tym torze Wiktor Przyjemski? Na pewno odczuwa to zagrożenie. Jakub Jamruk bezczelny jest w pozytywnym sensie, ten młody chłopak Wiktor Przyjemski, który depcze teraz po piętach Kuby Jamroga. 4-2 w tym momencie dla Abramczyk Polonii Bydgoszcz, ale jeszcze tego wyniku nie wpisujmy do swoich programów, bo być może Przyjemski pokusi się o jakiś atak. Wiktor Przyjemski czy Jakub Jamruk? Jamruk dowozi, ale no to była różnica może 2 metrów, może 1,5 metra. Trzeba przyznać, że do końca walczył, do końca straszył Wiktor Przyjemski. Świetnie ogląda się tego zawodnika. Nie chciał tutaj zostać z zerowym dorobkiem punktowym, a szkoda, że Vadim Tarasienko nie poczekał tutaj na wejściu w ten drugi wiraż, bo dobrze wyszedł ze startu tutaj Wiktor Przyjemski i mam wrażenie, że gdyby poczekał tutaj Vadim Tarasienko na Wiktora, to ten wyścig zakończył się znowu wygraną 5-1 gospodarzy, a tak mamy 4-2 po ładnej walce i mało brakowało, a zakończyłby się ten wyścig na ostatnich metrach zwycięstwem 5-1. Tutaj widzimy powtórkę startu i z tego pierwszego pola, o którym mówiliśmy,
że jest nie najlepszy Wadim Tarasienko. Widzimy, że przy krawężniku złapał tą prędkość i on tutaj spojrzał się na Wiktora Przyjemskiego, ale no gdyby go wpuścił po tej zewnętrznej, to myślę, że na spokojnie Wiktor dowiózłby te 3 punkty do mety, a tak musiał gdzieś się radzić sobie tutaj z dwójką gdańszczan. Nie wyszło mu to najgorzej, bo przywiózł 1 punkt, ale mam wrażenie, że gospodarze mogli wyciągnąć z tego wyścigu więcej. Widzimy tutaj, że Wadim gdzieś spoglądał na Wiktora, ale no tutaj już dwójka gdańszczan była przed nim i no troszkę za późno pokazał tą ręką Wiktorowi. Chociaż na wyjściu z tego łuku wyszło to na plus. Widzimy, no to są właśnie dobrze spasowane motocykle bydgoszczan. Oni w każdym fragmencie toru zyskują jakieś dodatkowe metry i wydaje się, że ta ścieżka przy płocie jest dużo korzystniejsza, a tutaj junior Wiktor Przyjemski z krawężnika doskonale wyskoczył przed Rasmusa Jensena, który jechał z rezerwy taktycznej i był też bliski wyprzedzenia po krawężniku Jakuba Jamroga, więc no ten motocykl jest dzisiaj naprawdę doskonały. Pierwsza rezerwa taktyczna Eryka Jóźwiaka i jak kulał w płot Rasmus Jensen na ostatnim miejscu w wyścigu 8. Zatem była to kompletnie nietrafiona zmiana. Tutaj Daniel Jeleniewski, który rozmawia z Wadimem Tarasienko. Przypominam sobie, że po tym ostatnim meczu w Łodzi Daniel Jeleniewski coś podpowiadał kolegom, a Wadim Tarasienko publicznie w wywiadzie powiedział, że z tymi podpowiedziami się nie zgadza. Widać, kto tutaj jest samcem alfa. Tak, no każdy zawodnik ma gdzieś tam swoje przemyślenia i zawodnicy też różnie ważą, różne mają motocykle przygotowane u różnych tunerów. Jeden zawodnik lubi ostrzejszy motocykl, drugi zawodnik trochę słabszy, jeden lepiej startuje, drugi trochę gorzej, jeden lepiej czuje się w polu, więc no te uwagi można sobie gdzieś tam przekazywać, ale i tak każdy zawodnik musi gdzieś tam dostosować ten motocykl pod siebie, więc czasami te podpowiedzi zawodników wygrywających czy jadących lepiej nie muszą pomagać zawodnikowi, któremu akurat wiedzie się w tym meczu gorzej. Nie poznaję, przyznam szczerze, drużyny Wybrzeża Gdańsk, drużyny, która wygrała w trzech swoich ostatnich spotkaniach ligowych. Tym niemniej dzisiaj obrywa i mimo, że to już trzecia seria, to nie widać, by ci zawodnicy Wybrzeża Gdańsk zdążyli się spasować z tym torem, zrozumieć, o co w tej grze chodzi. Pytanie, czy coś takiego zobaczymy w wyścigu 9. Znowu Rasmus Jensen, tym razem programowo. W parze z Krystianem Pieszczkiem pojedzie Duńczyk, rywalami Daniel Jeleniewski i Adrian Gała. A teraz szybciutko przenosimy się do parku maszyn. Wadim Tarasienko, jak profesor, próbował podpowiadać wam Daniel Jeleniewski w Łodzi. Ty podpowiadasz i Danielowi i ściskasz kciuki za juniorów w Bydgoszczy. To łatwe jest, Wadim, jak się jedzie i pokazuje ręką koledze, jak jechać? Nie do końca łatwe, bo troszeczkę ciemno się robi, a mam 3 zrywki i jak się obracam, to słabo widzę, ale czerwonego widziałem, więc pokazywałem, gdzie jego wyprzedzałem, gdzie co. Starałem się czekać, ale mam taki szybki motor od pana Ryszarda Kowalskiego, że no, po prostu nie mogę przymykać gazu. A nie da rady kilku zrywek więcej zamontować do gogli? To w ogóle nie będę wiedział. Powiedz, jeżeli możesz, co podpowiedziałeś Danielowi przed tym wyścigiem? Nie mogę. O, nie mogę. Bo to jest taka tajemnica, że później mi chłopaki łeb urwę. Czyli jest bydgoska tajemnica, zatem nie drążymy tematów. Wadim Tarasienko, bardzo drużynowa jazda Polonii Bydgoszcz. Zaskoczony krótko tak mocnym wynikiem, tak mocnym otwarciem dla was? Dopiero teraz widzę. No i w sumie układa się nam pomyśli, ale jeszcze kilkanaście punktów potrzebujemy. Dziękuję pięknie, Wadim Tarasienko. Dziękuję. A my uciekamy już na tor do naszych komentatorów. My również dziękujemy. Idą jak burza w tym spotkaniu zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz, Jeleniewski i Adrian Gała popracują nad tym, by ta przewaga została powiększona. Przypominam, że Daniel Jeleniewski nadal jest niepokonany. Tak, no martwiliśmy się tutaj tym, że nie będzie dzisiaj w składzie drużyny Bydgoszczy Dawida Belego, ale widać, że Daniel Jeleniewski godnie go zastępuje i chce się w tym składzie zadomowić na dłużej. Jensen, Jeleniewski, Pieszczek i Gała, wyścig 9. Czas zacząć, by strzelił teraz z pierwszego Rasmus Jensen. To może być dobry wyścig gości, bo w białym też dobrze wygląda Krystian Pieszczek. Wcisnął się między nich, między duet gości Daniel Jeleniewski. Teraz, oj, wywieziony mocno, agresywnie Jeleniewski broni się. Utrzymał się świetnie na swoim motocyklu. No i też dobra była linia jazdy Daniela Jeleniewskiego i cały czas za nim jest Krystian Pieszczek. Ostatni w tym wyścigu Adrian Gała. No i to może być to przełamanie, na które czekają sympatycy Wybrzeża Gdańsk. Otóż może to być wyścig, w którym gorą będą właśnie gdańszczanie. Pierwszy Rasmus Jensen, trzeci Krystian Pieszczek, między nimi Daniel
Jeleniewski, który zapewne jeszcze będzie się bronić przed tymi atakami Krystiana Pieszka, który też wygląda na zmotywowanego i on też, powiem szczerze, lepiej spasowanego z tym torem, chociaż najlepiej spasowany to jest tutaj oczywiście Rasmus Jensen. Kłopoty teraz Krystiana Pieszka, bo wciskał się pod łokieć Adrian Gała, ale ta misja się nie powiodła. Chyba będzie 4-2, tak jest. Zwyciężają zawodnicy Wybrzeża Gdańsk. No i w końcu przypominają o swojej obecności, w końcu przestają być takim workiem treningowym w tym spotkaniu zawodnicy Wybrzeża. Pojawiło się jakieś światełko tunelu dla zawodników Gdańskiego Wybrzeża i widzimy, jak dwie minuty mogą zmienić obraz zawodnika. Rasmus Jensen, jadący z rezerwy taktycznej z czwartego pola, w wyścigu ósmym praktycznie się nie liczył, a tutaj przechodzi do krawężnika i z pierwszego pola znakomity start, pewne trzy punkty i tak naprawdę ponad półprostej przewagi, więc no myślę, że teraz całe Wybrzeże Gdańsk powinno pójść do boksu Rasmusa Jensena i prosić o jakieś rady, bo widać, że te zmiany poszły w dobrą stronę, a motocykl tutaj widzimy jest brudny, więc jechał chyba na tym samym motocyklu, którym wyścig wcześniej. No i doskonały start tutaj Rasmusa z pierwszego pola, poszerzył troszkę wejście w ten pierwszy łuk i złapał się tej ścieżki w środku toru i uciekł zawodnikom, a no tutaj Krystian Pieszek starał się jeszcze coś zrobić w tym wyścigu, przywieźć te dwa punkty. Widzimy tutaj, złapał trochę przyczepności pod tą bandą, ale Daniel Jeleniewski też dzisiaj jest bardzo szybki i z tego krawężnika jego motocykl doskonale wyszedł później. Dzielnie bronił się przed tymi ostrymi, można powiedzieć, atakami Krystiana Pieszka. No gdańszczanie muszą coś zrobić, może pojechać trochę ostrzej, mniej fair, żeby gdzieś te punkty tutaj starać się wyszarpać, bo ten mecz im odjechał i każdy wywalczony punkt na torze jest cenny, ale Daniel Jeleniewski też tanio skóry nie chciał sprzedać i dowiózł pewnie swoje dwa punkty, a Adrian Gała troszkę nieliczący się w tym wyścigu przyjechał na ostatniej pozycji. Kolejna rezerwa taktyczna menedżera gości. Otóż nie zobaczymy w 10. wyścigu Alana Szczotki. W jego miejsce drugi z młodzieżowców, który jak na razie pozostawia trochę lepsze wrażenie. To rzecz jasna Piotr Gryszpiński, a tutaj na naszych ekranach Rasmus Jensen, autor tego przełamania. Lepiej późno niż wcale. Tak, no to był jego czwarty wyścig, tak, więc no wnioski wyciągnięte dopiero na czwarty start i możemy powiedzieć, że po tym co widzimy, że gospodarze zaskoczyli torem zawodników Wybrzeża Gdańsk, biorąc pod uwagę to, że dopiero na swój czwarty wyścig Rasmus Jensen jest w stanie prowadzić jakieś konkretne zmiany w swoim motocyklu, które pozwolą rywalizować tutaj z zawodnikami Polonii Bydgoszcz, ale no w wyścigu 10 mamy znowu mocną parę uderzeniową z Bydgoszczy, Grzegorz Zęgota, Andreas Liager. Myślę, że ci zawodnicy będą na pewno chcieli powiększyć tą przewagę. Grzegorz Zęgota z tego teraz bardzo dobrego pierwszego pola na pewno będzie chciał powiększyć ten swój dorobek punktowy. Do tej pory najgorszy wynik na wyjeździe w tym sezonie zawodników Wybrzeża Gdańsk to 39 punktów w Gnieźnie. Czy dzisiaj będzie gorzej? Przekonajmy się w tej trzeciej serii w końcu. Wyglądają na lepiej spasowanych podobieczni tego menedżera, którego widzieliśmy przed momentem. Zęgota, Kryszmiński, Liager i Kułakow. Doskonale teraz ze startu zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Między dwóch chciał się wcisnąć teraz zawodnik w żółtym, czyli Wiktor Kułakow. Zrobił to trochę inaczej, bliżej krawężnika Rosjanie. No i jeśli przełamał się Jensen, to być może to samo będziemy mogli mówić na temat Kułakowa, który w swoich pierwszych startach wyglądał naprawdę mizernie, ale teraz jest już nieco szybszy. To jeszcze nie jest czas, żeby się zachwycać Kułakowem, ale na pewno jakaś poprawa jest widoczna w tym, co prezentuje w tym wyścigu Wiktor Kułakow na prowadzeniu i to pewnym prowadzeniu Andreas Liager, ale teraz do skóry Kułakowa chce się dobrać Grzegorz Zęgota, do tej pory niepokonany, on chciałby taki stan rzeczy otrzymać. Zęgi, Grzegorz Zęgota blisko zabrania dwóch punktów swojemu rywalowi, ale Wiktor Kułakow się broni. To będzie oczywiście ciekawa walka Zęgota kontra Kułakow. Ostatni wiraż przed nami, czy Zęgota wyszarpie te dwa punkty. Wypuszcza się Zęgi, Grzegorz Zęgota szeroko, ale Kułakow nie popełnia tutaj błędu. 4-2 dla gospodarzy, dwa punkty Kułakowa, który broni się przed Grzegorzem Zęgotą, ale też ważne jest to, że zwycięża w tym wyścigu Andreas Liager. Dobra, dynamiczna, ofensywna jazda tego duńskiego rzeszowca.
No kolejny wyścig wygrany przez gospodarzy i powiększają swoją przewagę. Wiktor Kułakow, mam wrażenie, po małym błędzie Grzegorza Zęgoty był w stanie wyskoczyć na drugą pozycję i wcale nie tak łatwo było mu to dowieźć do mety, bo niezwykle szybki Grzesiek próbował atakować tutaj z każdej strony i no można powiedzieć, że zabrakło tego jednego okrążenia, żeby wyszarpać te dwa punkty. Widzimy tutaj znowu dobry start pary gospodarzy. Andreas złapał tą swoją ścieżkę przy bandzie i tutaj widzimy, no Grzesiu Zęgota pojechał po tym krawężniku i troszkę za mocno chyba wyniósł się pod ten płot, gdzieś tam minimalnie bardziej wyłamany motocykl od Wiktora Kułakowa. Tutaj widzimy, tak jak to bywa na torze Bydgoszczy, delikatnie odprostował przy tym krawężniku i musiał wykontrować ten motocykl, żeby nie uderzyć gdzieś tam w bandę i prostym motocyklem już Wiktor Kułakow obok niego przejechał i później mam wrażenie, że z wielkim trudem no, bronił się przed atakami Grześka Zęgoty. Widać, że ta prędkość u Wiktora jeszcze nie jest na pewno taka, jaka by sobie życzył, bo Grzegorz był praktycznie cały czas na kole Wiktora Kułakowa, Andreas Liager praktycznie widzieliśmy go w kamerze, był tak z przodu, więc jeszcze trochę zmian przed zawodnikami z Gdańska, żeby podłączyć się tutaj pod gospodarzy. Mówiłem o zespole Polonii Bydgoszcz, że widać po tej drużynie tę różnicę w jeździe u siebie w porównaniu do meczów wyjazdowych i takim zawodnikiem, takim naczelnym przykładem jest też Andreas Liager, ostatnio marne 5 punktów w Łodzi, a mimo to pojechał w 15 wyścigu, co też dużo mówi o tym, jak słaba była ekipa Polonii w tym ostatnim wyjazdowym meczu. Dzisiaj już dużo lepszy na własnym terytorium Andreas Liager. Widzieliśmy punkty zawodników gości. Nadal trudno wskazać takiego wyraźnego lidera, natomiast jest już pierwsza trójka, którą przecież przywiózł Rasmus Jensen, no ale on już z taktycznej pojechała, żeby tutaj wynik gonić, no to trzeba znaleźć jeszcze innego zawodnika, który mógłby w tym pomóc menedżerowi Wybrzeża Gdańsk, którym jest Eryk Jóźwiak. Ciekawa statystyka pól. Tak, no jest to dosyć wyrównane, no czwarte pole troszeczkę nam odstaje, ale tak jak no, wspominaliśmy, widzieliśmy już przed meczem, że gdzieś to czwarte pole może być trochę gorsze i tutaj statystyka nam to potwierdza. Oprócz Adriana Gały myślę, że nie ma słabego punktu w abramczyk Polonii Bydgoszcz, ale no przy takiej dyspozycji pozostałych zawodników myślę, że gdzieś te wpadki Adriana Gały tutaj zostają zmazane. No, na pewno nie pomogło tu to wykluczenie w pierwszym wyścigu. Ten wyścig ucieka i gdzieś tam później ciężko takim, można powiedzieć, nagrzanym wejść w to spotkanie z dobrym nastawieniem i na dalszą część zawodów. Widzimy Narada Wybrzeża Gdański, jest motywacja, więc na pewno zostaną poczynione jakieś zmiany, ale no mecz mamy, można powiedzieć, praktycznie rozstrzygnięty. O, nie do końca, no bo gdyby Wybrzeże Gdańsk w tych wszystkich pozostałych wyścigach za każdym razem zwyciężało 5-1, no to ostatecznie to drużyna gości by w tym meczu wygrała, ale to jest oczywiście... Wierzysz to? Science fiction, no właśnie, science fiction. Przenosimy się teraz do naszego studia, Karolina i Tomasz. Dziękujemy. Jesteśmy, Tomku, no długo przyszło nam czekać na tę pierwszą trójkę w zespole Wybrzeża, ale patrząc na ten wynik, to jest dopiero kropla po prostu w tym morzu tego, czego oni potrzebują. Ewidentnie dzisiaj jakby przystąpili do tego spotkania jakby wycofani. Troszeczkę tak te pierwsze biegi były bez ikry, takiego zacięcia sportowego. Uznali, gdy przegrywamy starty, to jedziemy z tyłu. Rzeczywiście dużą różnicę robi silnik czy motocykl doregulowany do toru. Na pewno tak. Tylko, że tutaj mieliśmy jakiś turbo mieć, jeśli chodzi o Kułakowa, tak? Czy o tego Jensena, Rasmusa, więc jakby to wszystko dzisiaj nie zadziałało i dlatego jest taki wynik, jaki jest. No, wynik jest szalony, dlatego że Polonia chyba nie była przygotowana na taką, że tak powiem, taką dominację. No, dominację dzisiaj w tych zawodach. Oczywiście są sportowcami, chcą jak najlepiej, ale 39-21 to się rzadko zdarza, żeby tak mocno wyprzedzić zawodników, kolegów czy konkurentów. Wszyscy jadą i ja myślę, że tutaj warto powiedzieć, że wynik młodzieżowców, który jest dla Polonii absolutnie z przewagą chyba 10 czy 11 punktów do 1. To jest tutaj to jest to, co brakuje nieraz w drużynach, że te tyły z juniorami, którzy mogą nadrobić te punkty, mogą przywozić, mogą wręczać zawodników
starszych, tak jak na przykład dzisiaj Adrian Gała, który ma problem, tak? Ale młodzi jadą, więc o tyle jest łatwiej. Przepraszam, że teraz ja macham ci tym palcem, ale z Łukaszem Bęcem czeka już Krystian Pieszczek. A my pozdrawiamy pana Tomasza, bo z Krystianem przypomnieliśmy sobie, jak Tomek Golob wygrywał kiedyś biegi. To taki palec, jedynka, zawsze wędrował do góry. Było wiele takich biegów. Pozdrawiamy. Krystian, znacie doskonale ten tor w Bydgoszczy. On nie jest tajemnicą. A co mogło spowodować, że tak was gospodarze zaskoczyli? To, że ten mecz jest tak późno dzisiaj? Szczerze mówiąc, to nie wiem. No, błądzimy jak dzieci we mgle, tak? Co bieg, tak naprawdę chyba wszyscy stosujemy inne przełożenie, żeby znaleźć jakieś optymalne. Miejmy nadzieję, że ta następna seria startów będzie na naszą korzyść, bo na razie jest dosyć średnio. Rozmawiacie ze sobą, wysnuliście z tego jakieś wnioski, jak dotrzeć do tej najszybszej ścieżki w Bydgoszczy? Szczerze mówiąc, no jak jest pierwszy moment startu, to nie mamy dojazdu i głównie też na tym dużo tracimy, no bo jak się dojedzie na tą korzystną ścieżkę szerzej, no to tak naprawdę bardzo ciężko tutaj wyprzedać zawodników, no ale miejmy nadzieję, że będzie w końcu to złote ustawienie. Ale tak patrząc na siebie, na kolegów, wiadomo, że wynik troszeczkę odjechał, teraz może być ciut lepiej, patrząc na swój sprzęt, na to, co robicie i jak pracujecie w parkingu. Musi być lepiej. Musi być lepiej. Dziękuję pięknie, tyle Krystian Pieszczek, tyle z parkingu. Dziękujemy bardzo. Zatem Tomek, jakie wnioski po tych słowach Krystiana Pieszczka? Można wnioskować, że są zagubieni. Rzeczywiście nie byli chyba przygotowani na taki tor, który tak się odsypuje, że jest droga po zewnętrznej i dobry trzeba mieć start, żeby dojechać. Myślę, że byli przygotowani na tor chyba bardziej twardy, tak mi się wydaje. Pogoda, oczywiście warunki atmosferyczne są takie, a nie inne, więc ciśnienie to też ma jakieś znaczenie, ale chyba przyjechali zbyt pewni siebie, bo to jest zaskoczenie dla Krystiana. On też nie rozumie, dlaczego tak jest. Przecież mają w pamięci to, co było rok temu tutaj na tym torze, jak wygrywali, czy też dobrze jechali. Mają znakomitych zawodników. Mają Kułakowa, który jest bardzo szybki. Mają Duńczyka, który potrafi jechać, pokazał to w ostatnim biegu. Więc jakby no, to są rzeczy, które niewątpliwie ich zaskoczyły. Co tak naprawdę, to dopiero po zawodach będzie można wnioski wyciągać i przygotowywać się do następnych zawodów. Oczywiście po rozmowach, po spotkaniach z menadżerem, trenerem, czy też mechanikiem. Zobaczymy zatem, co przyniesie ten 11 bieg, na który już serdecznie Państwa zapraszamy i oddajemy głos komentatorom. Od krawężnika Michał Gruchalski, Andreas Jager, Rasmus Jensen i Daniel Jeleniewski. Pracowity wieczór dla tego zawodnika, którego teraz widzimy, Rasmusa Jensena. No to jest, myślę, jedyne światełko w tunelu tutaj menedżera Eryka Jóźwiaka. On jako jedyny tutaj z Gdańskiego Wybrzeża ma wygrane wyścigi. Tak naprawdę można pokładać w nim jakieś nadzieje na kolejne trójki. Podrażniony, myślę, po tej zmianie Michał Gruchalski z korzystnego pojedzie pierwszego pola. Słyszeliśmy, że po upadku czuje się dobrze, więc na pewno jakieś tam korekty w sprzęcie zostały poczynione, ale no to znowu jest kilka wyścigów przerwy i myślę, że ciężko mu będzie wejść ponownie w te zawody, biorąc pod uwagę fakt, że ma przeciwko sobie bardzo mocną parę Jager Jeleniewski, którzy no, w dzisiejszym spotkaniu są naprawdę doskonali. Rasmus Jensen zwyciężył z pierwszego pola. To jest ta jedyna trójka na koncie zawodników Wybrzeża Gdańsk. Pytanie, jak teraz z tego pola A wyruszy Michał Gruchalski. On jedzie w kasku białym. Gruchalski, Jager, Jensen i Jeleniewski. I poszli nieźle z tego pierwszego pola. Gruchalski będzie teraz wypychać Andreasa Jagera. Idzie po orbicie, idzie po szerokiej. Daniel Jeleniewski, ależ świetna postawa tego zawodnika, doświadczonego już żużlowca w dzisiejszym meczu. Daniel Jeleniewski na prowadzeniu. Nie ma żadnych wątpliwości, że ten facet zasługuje na to, by mieć miejsce w składzie. A bramczyk Polonii Bydgoszcz. Bardzo szybki jest Daniel Jeleniewski. Widać, że jest doskonale dostrojony z tą nawierzchnią. I w tym momencie Jeleniewski przywozi za swoimi plecami duet gości, a więc Kruchalski
Kruchalskiego i Jensena. Jensen jest na miejscu drugim, ale Kruchalski zagrożony na trzecim, no bo tam już napędza się, jeszcze próbuje Ljager, który do tej pory w tym meczu też przecież prezentował się fenomenalnie. Ljager atakuje, Andreas Ljager. Ljager, czy będzie trzeci? Jeszcze nie teraz. Mówię jeszcze nie teraz, no bo prędkość jest naprawdę niezła. Znowu atakuje pochylony Ljager. Andreas Ljager, co on tutaj robi? Jak to w ogóle wygląda? To jest ten pazur widoczny w jeździe Andreasa Ljagera. Bardzo agresywnie jeździ ten chłopak rodem z Danii, ale trzeba przyznać, że wygląda to wręcz spektakularnie. Stadion na stojąco i nie ma się co dziwić. No, świetny Daniel Jeleniewski w tym pierwszym wirażu. Mam wrażenie, że goście z Gdańska w ogóle się go tam nie spodziewali, a on gdzieś praktycznie szosowo pojechał na tym pierwszym łuku i wyszedł na prowadzenie. Oczy pewnie tam dotknęły zrywek od gogli, ale no takimi akcjami Daniel Jeleniewski na pewno, myślę, że tutaj przekonuje do siebie i działaczy, i kibiców bydgoskiej Polonii. Z tyłu świetny Andreas Ljager praktycznie powtórzył manewr Daniela Jeleniewskiego. Michał Gruchalski, wystarczyło, że jeden łuk przejechał troszkę bliżej środka toru i już został połknięty przez Andreasa Ljagera. Tutaj widzimy, no Daniel Jeleniewski świetnie przy tym płocie oparł to swoje tylne koło praktycznie na bandzie, jadąc deflektorem. Start przegrany troszkę o pół motocykla przez Daniela, ale widzimy, no aż odprostowało ten jego motocykl i nabrał niezwykłej prędkości. Później już podążał sobie tą korzystną ścieżką i widzimy tutaj Andreasa Ljagera i Michała Gruchalskiego. Pojechał tą ścieżką troszkę jaśniejszą, bliżej środka toru. Andreas zaparł to swoje koło na tej ciemniejszej części toru i jednym wirażem objechał tutaj Michała Gruchalskiego. Kolejne zwycięstwo Bydgoszczan 4-2. To nie jest tak, że Andreas Ljager jest najlepszym zawodnikiem, a bramczyk Polonii Bydgoszcz w tym meczu, ale trzeba przyznać, że to on jest tutaj naczelnym showmanem. Oczywiście też swoje show, swoją drogą robi Daniel Jeleniewski. No po takich wyścigach zawodnik na pewno jest naładowany i jest w nim taka pozytywna energia. Takie krążenie przy płocie i takie wyścigi, mijanie rywali, to na pewno napędza tego zawodnika i sam wiem po sobie, że zawodnik po takich atakach, po takiej jeździe później po skończonym wyścigu czuje się naprawdę doskonale i tutaj widzimy po twarzy Daniela Jeleniewskiego, że ten mecz po prostu jest świetny w jego wykonaniu. 20 punktów przewagi gospodarzy, 83-73. W dwumeczu to jest dominacja, to jest pokaz siły zawodników Lecha Kędziory. Wyścig 12, Nikodem Bartok i Grzegorz Zengota, to duet gospodarzy Krystian Pieszczek i Piotr Grzbiński. To będzie para, która w tym wyścigu będzie reprezentować Stunek Wybrzeże Gdańsk. No mamy tutaj dwóch juniorów z pierwszego i czwartego pola, ale na naprawdę walkę nastawiamy się chyba między Krystianem Pieszkiem a Grzegorzem Zęgotą. Krystian Pieszczek w wywiadzie opowiadał, że cały czas szuka i pewnie ma nadzieję, że na ten swój czwarty wyścig coś znalazł, ale no Grzegorz Zęgota też jedzie dzisiaj doskonale. 12 wyścig, Bartok, Pieszczek, Zęgota i Grzbiński. Został teraz po starcie Grzbiński, ale z przodu inny zawodnik Wybrzeża Gdańska, więc Krystian Pieszczek poszedł teraz ostrą dzidą. Oczywiście Grzegorz Zęgota i to uradowało miejscową publiczność. Teraz kłopoty Zęgota, ale opanował sytuację jadąc bardzo, ale to bardzo szeroko. Grzegorz Zęgota i cały czas za jego plecami jest Krystian Pieszczek, trzeci w tym wyścigu Bartok i to też jest ważna wewnątrz młodzieżowa rywalizacja, w której Bartok jest lepszy od Grzbińskiego, ale na prowadzeniu w tym wyścigu Grzegorz Zęgota, no w takim stylu wracać po poważnej kontuzji, to jest naprawdę duża rzecz. Ja wiem, że się powtarzam, ale to trzeba podkreślać, że tak właśnie wygląda po tym fatalnym karambolu w Rybniku Grzegorz Zęgota. Cały czas on jest na pozycji pierwszej. No i widać też, że przewaga nad Krystianem Pieszkiem się powiększa ciekawie w tej rywalizacji młodzieżowej. Wydłużył sobie prostą Grzbiński, ale teraz zamknął mu bramę Nikodem Bartok i chyba to dowiezie wychowanek Falu Bazu Zielona Góra. Tak jest, 4-2 dla gospodarzy, ale Grzbiński był blisko na tej prostej przeciwległej. Pachniało naprawdę dobrym atakiem wychowanka Polonii Biła. Tak, no był blisko wyprzedzenia tutaj zawodnika Polonii Bydgoszcz. Mam wrażenie, że tak jakby słabł z okrążenia na okrążenie i jechał coraz bliżej tego krawężnika po tej ścieżce toru trochę wolniejszej.
i prawie został wyprzedzony, a no Grzegorz Zęgota tutaj oklaskiwany na stojąco, doskonała akcja na pierwszym wirażu i myślę, że Krystian Pieszczek ma czego żałować, bo z tego startu wyszedł naprawdę bardzo dobrze i zaraz to zobaczymy. Grzegorz Zęgota przegrał ten start, ale no Tor Bydgoski pozwala na takie akcje, jaką wykonał tutaj Grzesiu Zęgota i myślę, że doskonale wiedział, że po tym wygranym starcie Krystian będzie chciał się dostać do tej korzystnej ścieżki przy bandzie i trzeba było wymyślić coś innego, żeby zwyciężyć w tym wyścigu. 47-25. Okej, zakładaliśmy, że Polonia może ten mecz wygrać, że może nawet wygrać za trzy, zgarniając bonus, ale takiej dominacji to tu się nie spodziewaliśmy. Widzimy tutaj Krystian Pieszczek, no bardzo dobrze z tego drugiego pola i chciał dojechać do tej ścieżki przy płocie i to zrobił, ale Grzegorz Zęgota to przewidział, zrobił takie nożyczki żużlowe, przyciął Krystianowi Pieszczkowi do krawężnika. O, tutaj widzimy doskonale, wyłamał motocykl, długa prosta, Krystian Pieszczek gdzieś tam próbował się dostać jeszcze do tej ścieżki, ale Grzegorz jedzie już prostym motocyklem troszkę dłużej niż Krystian i później na drugim łuku już łapie sobie tą ścieżkę przy płocie i ucieka temu zawodnikowi, więc no na pewno znalazł coś Krystian z tego startu, ale w polu tutaj zawodnicy Abramczyk, Polonii, Bydgoszcz są dzisiaj naprawdę świetnie dopasowani i ciężko jest ich złapać. Kolejny wygrany wyścig przez bydgoszczan. No przewaga punktowa jest naprawdę bardzo duża i mają na pewno o czym myśleć gdańszanie. Jest już na tyle duża, że nawet gdyby trzy ostatnie wyścigi zakończyły się wygraną... Nawet gdyby te ostatnie wyścigi zakończyły się wygraną 5-1 zawodników drużyny gości, no to i tak mieliby na koniec 40 punktów bonusa, to oni już tutaj raczej nie zgarną. No chyba, że dojdzie do jakiejś dziwnej historii typu 5-0, ale o tym nie mówmy. No myślę, że takiego wyniku tutaj nikt nie zakładał przed tym spotkaniem, a już na pewno nie gdańszczanie, biorąc pod uwagę to, że mamy dopiero 13 wyścig, a tak naprawdę sprawa bonusa już jest załatwiona. Na pewno mają o czym myśleć i myślę, że ten mecz no, będzie trochę do zapomnienia. Trzeba gdzieś tam o tej porażce będzie zapomnieć i jechać dalej, bo kilka ważnych meczów jeszcze na pewno przed jedną i drugą drużyną, a bydgoszczanie myślę zrobili duży krok w kierunku tego, żeby gdzieś w tych playoffach jeszcze się znaleźć. 13 wyścig. Wiktor Kołakow i Jakub Jamruk. Oni na pewno są rozczarowaniem po stronie gości, żadnej trójki na ich kontach. Adrian Gała, on też jest rozczarowaniem, ale on jest akurat jedynym rozczarowaniem w zespole Polonii Bydgoszcz. Na pewno rozczarowaniem nie jest Vadim Tarasenko, który ustawi się na polu zewnętrznym. Kułakow, Gała, Jabruk, Tarasenko, 13 wyścig, zaczynamy! Dobrze, teraz z zewnętrznego Vadim Tarasenko postara się nakryć całe towarzystwo. Zrobił to z dziecinną łatwością. Vadim Tarasenko, drugi jest Adrian Gała i to też może być w końcu udany wyścig dla tego chłopaka, ale teraz zabieram mu drugą pozycję, przynajmniej na moment. Wiktor Kołakow jest tam naprawdę ostro, to jest jazda na żyletki. Wiktor Kołakow pognębiony, teraz próbuje się zrewanżować. Oj, tam nie ma, zmiłuj się, Kołakow kontra Gała. Czy Gała zdąży zawrócić? Zdążył, ale czy obroni drugą pozycję? Tak jest. Cały czas jedzie za dwa punkty. Za dwa punkty z bonusem Adrian Gałalek. Kołakow pokazuje, że w tym wyścigu może być naprawdę, ale to bardzo, bardzo niebezpieczny. Kołakow kontra Gała. To jest najciekawsza walka dotycząca tego wyścigu. Jeszcze nie może być spokojny Adrian Gała. Z tyłu jedzie Jakub Jamruk, ale to też nie jest dystans, który przesądza o tym, że on ten wyścig zakończy bez punktu. Kołakow się wypuszcza. Kołakow, Wiktor Kołakow za Adrianem Gałą. Wielka radość miejscowej publiczności. 5-1. Nie mają absolutnie żadnej litości wobec swoich rywali. Zawodnicy Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Wybrzeże wraca do roli worka treningowego. Mówiliśmy, że Adrian Gała troszkę zawodzi w drużynie Polonii Bydgoszcz. No to mamy odpowiedź Adriana. Przywozi dwa punkty z bonusem. Kolejne zwycięstwo 5-1. I tak naprawdę no nie mają już czym zaskoczyć tutaj gdańszczanie bydgoszczan. Trochę Adrian Gała musiał się napocić z Wiktorem Kołakowem, bo nie był tak szybki jak jadący z przodu Vadim Tarasenko, ale no obierał te korzystne ścieżki na dzisiejszym torze i dowiózł pewnie te dwa punkty do mety. I widzimy tutaj trochę gorszy start Vadima Tarasenko, ale szybko doskoczył do tej ścieżki przy bandzie i pomknął sobie pewnie po trzy punkty, a Adrian Gała musiał
pilnować Wiktora Kołakowa, który atakował z każdej strony. Nie tak szybki Adrian Gała jak Vadim Tarasienko, ale no swoim doświadczeniem na tym torze potrafił powstrzymać te ataki Wiktora Kołakowa, który na pewno dzisiaj mocno podrażniony, nie ma na swoim koncie trójki, a wiemy, że to jeden z liderów Zunek Grzybierza Gdańsk. Zespół o dwóch twarzach, tak możemy tytułować. Abramczyk, Polonie Bydgoszcz. Słaba postawa w ostatnim spotkaniu w Łodzi, ale dzisiaj się rehabilitują zawodnicy Lecha Kędziory. To jest już fakt, oni zgarniają dzisiaj bonus. Już mają 52 punkty na swoim koncie. Gospodarze, oni już swoją misję tego dnia wypełnili. Tak, mają zwycięstwo i bonus i na pewno te ostatnie wyścigi pojadą na trochę większym luzie. No myślę, że każdy trener czy menedżer chciałby mieć taki problem bogactwa w drużynie, bo no nie będzie wiadomo, kogo wybrać tutaj do wyścigów nominowanych. Każdy zawodnik przywozi trójki, dwójki z bonusem. Każdy z nich jest dzisiaj doskonały i każdy z nich zasługuje na występ w wyścigach i nominowanych. Ale też kłopot bogactwa odnosi się do sytuacji kadrowej. Powiedzmy, że niebawem będzie już gotowy i sprawny Dawid Belego. Za kogo wprowadzić go do składu, skoro Jeleniewski i Zęgota prezentują się tak dobrze. Jeszcze jest przecież ten biedny Jewgenij Sajdulin, który chociażby w Rybniku zrobił niezłe show i wtedy punktował znakomicie, ale dzisiaj też chyba może zapomnieć o tym, że się zaprezentuje. No może w nominowanym, skoro wynik jest już sprawą przesądzoną, więc pewnie tam juniorzy już atakują Lecha Kędziorę i podpytują trenera, trenerze, może w nominowanym jeszcze jakaś dodatkowa szansa. Pewnie Rosjanin Jewgenij Sajdulin myśli o tym samym. Ciekawe, na co zdecyduje się Lech Kędziora. No bo sprawa jest już przesądzona. Tak, no fajnie, gdybyśmy zobaczyli tutaj jeszcze Wiktora Przyjemskiego. On odjechał swoje trzy wyścigi, ale na pewno po tym, co nam pokazał, zasługuje na występ w wyścigach nominowanych. I tutaj myślę, że gdzieś tam jakiś ukłon tych starszych zawodników w stronę tych juniorów, myślę, że powinien pójść. No problem bogactwa, na pewno każdy by chciał mieć taki problem bogactwa. Dawid Belego, jak się wykuruje, no to będzie musiał chyba oczekiwać na swoje miejsce w składzie, bo no, przy tak punktującym składzie, przy tak jadących dzisiaj zawodnikach z Bydgoszczy, ciężko by było chyba powiedzieć komuś, że nie jedzie w następnym meczu i jakoś to uzasadnić, więc na pewno problem bogactwa w drużynie Abramczyk Polonii Bydgoszczy wystąpi. No, dodam tylko, że Daniel Jeleniewski jest drugim najlepszym zawodnikiem Polonii Bydgoszczy w tym meczu, więc absolutnie nawet nie wypada myśleć o tym, by Jelenia odsunąć od składu. Vadim Tarasienko dziś kompletny, a Daniel Jeleniewski zgubił właściwie tylko jedno oczko. Raz dał się pokonać w trakcie tego meczu Daniel Jeleniewski, więc faktycznie będzie mieć kłopot bogactwa Lech Kędziora, kiedy już wróci do jazdy Dawid Belego. A teraz przenosimy się do naszego studia. Odnosząc się, Tomku, do tych ostatnich słów chłopaków a propos powrotu Dawida Belego, no to chyba nie zazdrościmy tego bólu głowy Lechowi Kędziorze. No tak, rzeczywiście tutaj będzie ten problem, aczkolwiek myślę, że zawodnicy potrafią zrozumieć, że nie w tym momencie trzeba poczekać, dlatego że drużyna jest scalona, cała, dobra i wygrywa. Pewnie wygrywa, nie przypadkowo, tylko pewnie. To rzeczywiście Dawid ma na dzień dzisiejszy, ale to może jemu wydłuży o tydzień, dwa tą rehabilitację i, że tak powiem, będzie sprawniejszy, lepszy i mocniejszy. A może chciałbyś teraz przeanalizować bieg 11 z udziałem Daniela Jeleniewskiego? Tak, tak, tak. Bardzo chętnie. To jest przykład, jak można wygrywać z najlepszymi i jechać tak dobrze po zewnętrznej. On tam wsadził to koło w tą pierzynkę, która jego poniosła do przodu i był też taki zamiar. Daniel po starcie z czwartego pola myślę, że był przygotowany, że będzie jechać właśnie tutaj o tą drogą, którą teraz sobie poczynia. Szybki, dobry, pewny przegląd sytuacji, wybiera tory, drogę, którą jedzie, wybiera między jasnymi śladami, co jest bardzo ważne. Nie jedzie w jasnym śladzie, tylko w tym ciemnym, tam gdzie to właśnie koło powinno się znaleźć i nadrabia te metry, które właśnie widzimy. On odjeżdża, zmienia tor jazdy szerzej, troszeczkę węziej, uczy się tego toru. Na pewno ten tor jest dla niego jeszcze nowym, nie jest tak objeżdżonym jak dla innych zawodników. Tutaj widzimy, jak wyminął Jager, który był przygotowany do ataku i czekałem na to, kiedy się uda ten atak. Udał się na trzecim okrążeniu o 4-2. Piękny bieg, tak powiem, nie powiem, że starości, ale
doświadczonego zawodnika z młodymi. To jest przykład, jak należy ciężko pracować i wygrywać. A propos biegów nominowanych, które już za chwilę, jeszcze nie znamy obsad, ty dałbyś szansę juniorom? Oczywiście, tutaj bym kolegów starszych delikatnie wstrzymał i bym dał tą szansę tej nauki tym młodym zawodnikom, bo w takich momentach, biegach, meczach mają szansę porobić jeszcze trochę błędów i nauczyć się czegoś więcej. Więc jestem sam ciekaw, jaka decyzja jest z Parku Maszyn, jeśli chodzi o zespół gospodarzy. I jedzie Wiktor Przyjemski w 14 biegu, jak dobrze widzę. Zobacz. Już mówię. Tak, jest. Tak jest. Proszę. No tak, no to są właśnie te momenty, że można wpuścić. Tym bardziej, że Wiktor dzisiaj jedzie znakomicie, fajnie. Dobrze prowadzi motocykl, robi to spokojnie. Ma szybki sprzęt, dobrą ocenę tego, co robi na torze. Myślę, że to jest początek dobrej kariery, jak niewielkie. Oczywiście ciężka praca przed tym młodym chłopakiem, ale gdy obserwuję i też parę razy z nim rozmawiałem jeszcze jakiś czas temu. Udzielasz mu wskazówek? Znaczy, jeżeli ktokolwiek się zapyta, ja bardzo chętnie. A pyta? Tak, no tak, tak. Młody zawodnik potrzebuje jak najwięcej rozmów takich. To nie chodzi o to, żeby pouczać, tylko żeby dawać wskazówki, co ma zrobić i jak ma zrobić, ale on też ma dobrego mechanika, ma bardzo szybki sprzęt. Mechanik, który jemu robi ten sprzęt, jak podpowiada, dlatego że ma ocenę od innych zawodników, którzy jeżdżą i wygrywają i ta wymiana tych wiadomości jest tak bogata dla takiego zawodnika, że a jak jest do tego ma jeszcze taki dryk do jeżdżenia, trochę talentu, to widzimy, jak jedzie. Wiem, że jego idolem jest Patryk Dudek. To może być taki drugi Patryk Dudek, jak go obserwujesz? Nawet życzę tego jemu, bo każdy zawodnik ma kogoś przed sobą, tak? Ja miałem wielkiego Hansa Nielsena, a on ma Patryka Dudka. Całe szczęście, że na to tak patrzy, że patrzy na Polaka, który jemu też imponuje. Patryk w tym roku jedzie znakomicie. Jedzie tak szybko, tak dobrze. Nie mówimy o zespole CM, ale o jego jeździe. Jeżeli motocykl nie defektuje, czy nie łapie gumy, jest w znakomitej formie w tym roku. Także oby tak dalej. Wiktor, patrz na Dudka i jeździ tak szybko, jak on. I tak się jest. Ucz. I się ucz, tak. Biegi nominowane przed nami. Oddajemy głos komentatorom. Jesteśmy. 7 punktów już na koncie Wiktora Przyjemskiego. 6 plus 2 miał w Łodzi i to był jak do tej pory najlepszy występ w jego karierze, więc dziś jak najbardziej może się pokusić o dużo lepszy występ, jeżeli oczywiście także zapunktuje w biegu nominowanym. Rywalami tego młodzieżowca będą Krystian Pieszczek. Tutaj mamy rezerwę taktyczną. Za Jakuba Jamroga jedzie Krystian. Natomiast obok Pieszczka także Wiktor Kułakow będzie reprezentował Wybrzeże Gdańsk. Mamy oczywiście także w tym wyścigu Grzegorza Zęgotę. Chcieliśmy Wiktora Przyjemskiego w biegach nominowanych i mamy, więc duży ukłon tutaj w stronę starszych zawodników, że dostaje swoją czwartą szansę i ma szansę na powiększenie dorobku punktowego i złapanie doświadczenia i poczucia trochę tego stresu i odpowiedzialności w wyścigach nominowanych. Ale on startuje w tym wyścigu na pewno nie tylko po to, by zebrać lekcję. Słaby start Przyjemskiego. Trzyma się teraz krawężnika, ale będzie mieć kłopoty, natomiast kłopotów raczej nie będzie mieć tutaj świetnie napędzony Grzegorz Zęgota, jaka pika. No i teraz czy zawróci, czy zdąży. Zrobił to doskonale pod kątem technicznym. Bardzo szybki Grzegorz Zęgota. Co on tutaj wyprawia? Jakie show oglądamy w wydaniu Grzegorza Zęgoty. Z łatwością poradził sobie z Krystianem Pieszkiem. Jest także za jego plecami Wiktor Kułakow. Ostatni w tym wyścigu Wiktor Przyjemski, ale jego też jeszcze bym tutaj nie przekreślał. Natomiast to, co zrobił Grzegorz Zęgota, to zasługuje na okazję. To zasługuje na aplauz. Przyjemski! Wiktor Przyjemski przypomina o swojej obecności. Co ten chłopak wyprawia dzisiaj na tym torze? On jest niesamowity. On ma naprawdę wielki talent. To jest cudowne dziecko bydgoskiego Speedwaya. Wiktor Przyjemski jest jeszcze trzeci. Wcisnął się przed Krystiana Pieszka. Zrobił to doskonale. I kiedy wydawało się, że będzie ostatni, to on zgarnia tutaj punkt. Brawo, brawo. Wielkie brawa dla Wiktora Przyjemskiego. Niesamowity jestem, 16-latek.
to, co robią dzisiaj bydgoszczanie, zasługuje na naprawdę duże oklaski. Grzegorz Zyngota, ja tutaj już na prostej, kiedy mijał Krystiana Pieszka, bałem się, że zakończy się to jakimś poważnym karambolem, ale mieliśmy tutaj troszkę zasłonięty widok i nie do końca było widać, ile tego miejsca przy tej bandzie zostało. Z tyłu równie świetny dzisiejszego dnia Wiktor Przyjemski, który zapełnił nam doskonałe emocje. Tutaj cały stadion wibatuje na stojąco i no myślę, że bydgoszczanie mogą być dumni z takiego wychowanka, z tak rozwijającego się świetnie zawodnika. Z takim spokojem to zrobił, wyczekał ten swój atak i odbił tą trzecią pozycję i był na czwartym okrążeniu bliski tego, żeby powiększyć jeszcze swoją tą zdobyć punktową, więc no duże gratulacje dzisiaj dla tego młodego zawodnika. Grzegorz Zyngota i Wiktor Przyjemski, oni jeszcze takim delikatnym machnięciem pędzla poprawiają ten piękny obraz namalowany dzisiaj przez gospodarzy. 14 wyścig także udany dla zawodników Lecha Kędziory. Zyngota pierwszy, Kułakow drugi, trzeci Przyjemski, Pieszczek pewnie zaskoczony takim obrotem spraw. Jeżeli do tej pory nie znał Wiktora Przyjemskiego albo nie zdawał sobie sprawy z potencjału tego chłopaka, no to teraz już wie, na co go stać. Teraz już wie, że Przyjemski to naprawdę talent niemały. Tym bardziej, że tutaj widzimy, Krystian Pieszczek jechał na pierwszej pozycji, ale no świetny tutaj wjazd, ten drugi wiraż Grzegorza Zyngoty, taką piką w stylu tutaj siedzącego w studiu pana Tomka Goloba. Wysunął się do płotu i Krystian Pieszczek jeszcze próbował na tej prostej startowej, tutaj zaraz zobaczymy, zablokować ten wyjazd z wirażu Grzegorza Zyngoty. Tutaj widzimy, jak Krystian musiał umknąć gazu, od razu przyciął do krawężnika i myślałem, że gdzieś zablokuje tutaj Grześka. Widzimy no tutaj, że Grzesiek zmieścił jeszcze gdzieś ten łokieć, odbił się od tej nasypanej nawierzchni przy bandzie i pomknął pewnie po 3 punkty, a z tyłu junior Wiktor Przyjemski czekał na tą swoją szansę i myślę, że Krystian Pieszczek w ogóle się nie spodziewał tego ataku, ale widzimy, jak pięknie tutaj wjechał długą, prostą przy krawężniku i był w stanie utrzymać ten motocykl do środka toru, nie wyniosło go za mocno, więc no tutaj naprawdę dużymi umiejętnościami się popisał junior Polonii Bydgoszcz i dowiózł pewnie ten jeden punkt do mety. Jewgenij Sajdulin zaprezentuje nam się w 15 wyścigu. Najwyraźniej zgodził się na to Wadim Tarasienko, by jego młodszy kolega, by jego rodak zaprezentował się w tym ostatnim wyścigu, a tutaj Grzegorz Zyngota, no niemalże doskonały występ. No gdybyśmy nie wiedzieli, że Grzegorz miał kontuzję, to chyba byśmy nie powiedzieli, że jest to zawodnik jadący po jakiejkolwiek przerwie, bo to, co dzisiaj robił Grzegorz, to naprawdę wielkie oklaski, pewnie na motocyklu, szybki, odważnie, więc no brawa dla Grzegorza. Dzisiaj dużo punktów dołożył do wyniku swojej drużyny i widzimy no tu uśmiech na twarzy, naprawdę takie powroty myślę, że każdy zawodnik po kontuzji by chciał mieć. Jewgenij Sajdulin, on dostał dwie szanse w tym meczu w Łodzi, ale to nie był przekonujący występ. Dwukrotnie pokonał jedynie Jakuba Srokę, natomiast mamy w pamięci ten mecz w Rybniku, kiedy włączył mu się tryb Jonasa Jeppesena z meczu sprzed roku, kiedy Ostrów nieoczekiwanie, drużyna z Ostrowa zwyciężyła w starciu z Apatorem Toruń, a to stało się za sprawą Jonasa Jeppesena, który tak naprawdę zaczął jeździć w połowie tamtego meczu, ale wystarczyło czasu i biegów, żeby poprowadzić ostrowski zespół do wygranej nad Apatorem. No i też w Rybniku pachniało podobną historią. Był bliski tego, żeby zrobić coś podobnego Jewgenij Sajdulin. Chociaż ostatecznie Polonia w tamtym meczu przegrała. Szybciutko przenosimy się do parku maszyn. Czeka na nas Grzegorz Zyngota. Bohater ostatnich dni. Bardzo mi się to podobało, Grzegorz, z dystansem do siebie, że żeberka wytrzymały, nie przeszkadzały. Witamy cię z powrotem na żużlowych torach i proszę, jak się z nami przywitałeś? No takiego występu przyznam, że mi brakowało przez cały sezon, a jeszcze tym bardziej, że wróciłem poobijany trochę, już co prawda wygoiło się to wszystko, ale wspomnienia takie najlepsze, bo co innego jak się jedzie z rytmu, co innego jak się wraca. Muszę powiedzieć, że byłem trochę poddenerwowany dzisiejszym występem, bo tak nie wiedziałem po tym powrocie, gdzie jest moje miejsce, ale widzę, że ta przerwa dobrze mi zrobiła, bo chyba nabrałem jeszcze większego głodu niż
niż miałem wcześniej. A jak zawodnik głodny, to i szybki na torze. Grzegorz Zęgota, dziękuję Ci pięknie. 30 sekund, może tylko króciutko. Tarasienko oddał swój bieg, tam pojedzie za niego Sajdulin. 20 sekund, co może się wydarzyć w ostatnim wyścigu, Grzegorz? No liczę na to, że chłopaki jeszcze przybiją w tym biegu. Biegnę 5-1 i w końcu odjedziemy takie spotkanie na miarę, jakie byśmy chcieli na własnym torze, bo dzisiaj ten tor jest chyba po raz pierwszy naszym takim prawdziwym atutem, gdzie wszyscy się czujemy. Adrian już też później Gała do nas doskoczył. Tak, znamy to i zapraszamy. Wyścig 15. Spokojnie, myślę, że Grzegorz Zęgota też nieźle by to skomentował. Gdańszczanie z przodu. Wybrzeże jedzie na 5-1. Jensen i Pieszczek znakomicie ze startu, ale już się wciska Daniel Jeleniewski. To jest jego wielki mecz. No i on nie zamierza kończyć z jednym punktem. Jeleniewski będzie drugi. Już ma za sobą Jensena, ale ma też wielką ochotę na to, by również łyknąć w tym wyścigu Krystiana Pieszka, także ofensywny Jewgenij Sajdulino. Też nie ma ochoty kończyć tego wyścigu. Go na ostatniej pozycji. Jeleniewski szał. Już był bliski tego, żeby wyprzedzić rywala. Już to zrobił. Ależ to jest występ Daniela Jeleniewskiego. Naprawdę ręce same składają się do oklasków. Jeleniewski kojarzy mi się z dobrym startem, ale niekoniecznie z tym, że tak walczy na trasie, że tak świetnie potrafi wyszarpać się punkty z rąk swoich rywali. A on to zrobił właśnie w tym 15 wyścigu. Najpierw minął jednego, później zrobił to samo z drugim rywalem. Wielki, wielki jest ten Daniel Jeleniewski w dzisiejszym meczu i on to spotkanie zakończy z trójeczką. Brawa, brawa dla Jelenia. Piękny wyścig w wykonaniu Daniela. No przyznam się szczerze, że też trochę nie poznaję tego zawodnika. Tak, Daniel zawsze znany właśnie z tych dobrych startów, i ale no to, co robi dzisiaj Daniel po trasie, to naprawdę wielkie oklaski. Walczy do samego końca na drugim wirażu. Mam wrażenie, że tak mocno napędził się gdzieś tam przy bandzie, że nie wiedział już, której strony ma wyprzedzać Krystiana Pieszka. Ale no... Świetny, świetny naprawdę wyścig Daniela Jeleniewskiego i potwierdził to, co pokazywała ona przez całe spotkanie, że dzisiaj no doskonale czuje się na bydgoskim torze, tak jak cała reszta drużyny, i duże, duże brawa dzisiaj dla drużyny bydgoskiej. Jewgenij Sajdulin miał ciężkie zadanie, żeby zdobyć jakiekolwiek punkty w tym wyścigu, ale no trzeba oddać to, że oddali mu zawodnicy tutaj wyścig, żeby też się dzisiaj w tym zwycięskim meczu zaprezentował. Naładowany pozytywną energią, siłą w tym meczu Daniel Jeleniewski. On pewnie miałby ochotę jeszcze się pościgać. Dla niego źle się stało, że ten mecz już się skończył. Energia go rozbiera. Ja mam wrażenie, że teraz można by mu zlecić, nie wiem, przesuwanie posągów na Wyspie Wielkanocnej. Tyle ma sił teraz w sobie Daniel Jeleniewski. On też pokazuje wszystkim tym meczem, że jak najbardziej to miejsce w składzie mu się należy i to jest duże zmartwienie dla Dawida Belego. Jeśli szukać jakichś zmian w składzie, to na pewno nie kosztem tego doświadczonego żużlowca Daniela Jeleniewskiego. 3-3 przyjechał ostatni w tym wyścigu Jewgenij Sajdulin. Ostatecznie wynik tego spotkania to 59-31. Jednego oczka zabrakło Polonii, żeby dobić do stówki w dwumeczu. Tak, no jaka sinusoida Daniela Jeleniewskiego, tak? Musimy przypomnieć, że to był zawodnik drużyny z Krosna od początku tego sezonu i po pierwszym nieudanym spotkaniu został odsunięty od składu. Potem spotkaliśmy Daniela w Gnieźnie na meczu, kiedy Wilki przyjechały tam do Gniezna i też gdzieś tam te dwa wygrane wyścigi, 2-0 i trochę taki przybity Daniel Jeleniewski, wypożyczony do Polonii Bydgoszcz. To był chyba doskonały ruch, bo widać, że tor bydgoski jak najbardziej mu służy i Daniel udowadnia, że jest świetnym zawodnikiem i można na niego naprawdę liczyć, więc no, mogą krośnianie trochę żałować, że oddali tak znakomitego zawodnika, który widzimy, że jak dostanie szansę, to potrafi dać od siebie naprawdę wiele i widzimy tutaj no, świetny wjazd pod Krystiana Pieszka, Daniela Jeleniewskiego, bez żadnego pardonu, bez przymykania gazu, więc no, gratulacje naprawdę dla całej drużyny, bo dzisiaj każdy z tych zawodników zasługuje na ogromne brawa. Nawet Adrian Gała, który może i zaliczył słabszy występ, ale już ten ostatni wyścig w jego wykonaniu był naprawdę dobry. Także pod kątem drużynowym Polonia pokazała się dzisiaj z dobrej strony. Wszyscy grali do jednej bramki, wszyscy tworzyli drużynę. To była taka zjednoczona ekipa i to też jest coś, co doprowadziło ten zespół do tak wysokiej wygranej. Tutaj Daniel Jeleniewski, prawdopodobnie w tym momencie najszczęśliwszy człowiek w tym kraju. Myślę, że tak. Widać to po Danielu. Cała drużyna jest naprawdę zadowolona. Widać, że każdy z tych zawodników się wspierał.
doskonała energia w tej drużynie. Mieliśmy okazję rozmawiać z tymi zawodnikami. Widzieliśmy spokój, ale też i pewność na ich twarzach przed tym spotkaniem. Byli pewni tego swojego toru, który dzisiaj przygotowali. Grzegorz Zęgota wspominał, że ten tor doskonale im pasuje i widzimy to po wyniku, więc myślę, że po tym spotkaniu Polonia Bydgoszcz tak naładowana pozytywną energią, że na pewno ta dalsza część sezonu będzie lepsza w ich wykonaniu i możemy spodziewać się jeszcze nie jednego pięknego meczu z ich strony. 13 plus 1, taki jest końcowy wynik Daniela Jeleniewskiego. Oznacza to, że on w tym meczu dał się pokonać tylko raz. To było w trzeciej serii. Szukam tego wyścigu. Wtedy tak, pokonał go Rasmus Jensen, jako jedyny. Tak, jedyny Rasmus Jensen tu po tej nieudanej rezerwie taktycznej, ale no myślę, że każdy zawodnik życzyłby sobie takiego spotkania, żeby przegrać z rywalem tylko raz. Więc no brawa tutaj dla Daniela. Najlepsze czasy Andreas Jager. On nie był najlepiej punktującym zawodnikiem Polonii w tym meczu, ale on też tworzył show. Był bardzo efektowny i dlatego też on właśnie wypracował tutaj najlepszy czas. Tarasienko na miejscu drugim i trzecim, jeśli chodzi o pozostałe najlepsze czasy. Tak, no tutaj może Andreas Jager nie zdobył kompletu, podobnie jak Adrian Gała, czy gdzieś tam tych trójek jest trochę mniej, ale na pewno tyle zamieszania, ile na to, że narobili, to no trzeba im oddać, że naprawdę się starali. Adrian Gała, tak jak wspominaliśmy, trochę utrudnione wejście w ten mecz po tym wykluczeniu, ale no reszta kolegów godnie ich zastąpiła. 59-31. Najlepszy mecz w tym sezonie Abramczyk Polonii Bydgoszcz i jednocześnie najgorsze spotkanie dla Zdunek Wybrzeża Gdańsk. 99-81. Taki jest wynik dwóch meczu. Dzisiaj Polonia zgarnia pełną pulę. To był naprawdę piękny mecz w wydaniu gospodarzy. I co? My będziemy się żegnać. Z naszej strony to już wszystko. Jeszcze na koniec muszę cię zapytać, który debiut na dłużej utkwi w twojej pamięci? Debiut w roli zawodnika czy debiut w roli komentatora? Myślę, że i to dostarcza niesamowitych przeżyć. Można poczuć te emocje tutaj stojąc w budce i obserwować to tak naprawdę z boku. Jako zawodnik trochę inaczej jest to odbierane, ale na pewno jedno i drugie jest równie przyjemne. No, myślę, że wszyscy zgodnie będą twierdzić, że ten debiut w twoim wykonaniu był bardzo dobry. Ten mecz komentowali Patryk Malitowski po raz pierwszy i Michał Mitut, nie po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Teraz przenosimy się do naszego studia. Dziękujemy naszym komentatorom. Tomku, na pewno krok w stronę fazy play-off Polonia Bydgoszcz wykonała, ale Wybrzeże Gdańsk ma teraz przez te dwa tygodnie do najbliższego meczu z Afortistartem Gniezdem o czym myśleć i nad czym pracować. No tak, dzisiaj mają wpadkę zaliczoną. Dzisiaj był pogrom tak naprawdę. 59-31 to jest wynik, który rzadko kiedy pada. I rzeczywiście Gdańsk pojedzie do domu i będzie myślał, co zrobić, żeby ten wynik, który jest dzisiaj nieudany, zamazać, a przygotować się na start Gniezno, który niewątpliwie przyjedzie też walczyć. Ja się cieszę, że Abramczyk Polonia Bydgoszcz dzisiaj zrobiła krok w stronę playoffów. Okazuje się, że można, że wiara czyni cuda. Dzisiaj cała drużyna pojechała znakomicie. Awansowała, jak widzisz teraz tutaj na tabeli, na piątym miejscu. Jesteśmy miejsce. Na piątym, tak. Jesteśmy, bo mówię, no zbyt goszczy, tak, ale ja wierzę w to, że Abramczyk Polonia Bydgoszczy poradzi sobie w następnych spotkaniach, przede wszystkim w domu i jednym na wyjeździe, mam na myśli Tarnów. Cały zespół jechał, był znakomity, był pełny, był... Uzupełniali się koledzy. Wielkie uznania i chylę czoło Danielowi Jeleniewskiemu. No, tak jak mówiliśmy podczas zawodów, że to jest doświadczony zawodnik i potrafi zmobilizować siebie i też pokazać się drużynie, że można dobrze jechać i wygrywać, jak i też młodzież, którą mamy tutaj w Bydgoszczy, to jest Wiktor Przyjemski, tak? Żebym się tylko nie pomylił. Tak, proszę. Oczywiście. I też mam tu na myśli Bartocha, który dzisiaj zrobił 3 punkty, ale też to było, nie było też takie łatwe. Także nie mówię o liderach, którzy muszą, że tak powiem, wypełniać plan i dodawać punkty do łącznego zwycięstwa. Też oczywiście pochwalimy tutaj Zęgiego, tak? Grzegorza Zęgota. Bardzo dobry powrót po tej kontuzji. Tak, po kontuzji, to czego musiał doświadczyć i z jaką mocą wszedł z powrotem w drużynę. No fajnie, to jest pełniejszy obraz, wielka moc
Gdańsk musi pomyśleć, Bydgoszcz musi wygrywać. Oczywiście. To był dzisiaj taki prawdziwy atut, tak jak powiedział Grzegorz Zęgota, bo było widać, że oni się tutaj czuli dzisiaj fenomenalnie, zwłaszcza po tej zewnętrznej, kiedy się tak napędzali. Tak, rzadko się zdarza, żeby te motocykle bardzo dobrze startowały i dobrze jechały po zewnętrznej. Dzisiaj tak było. Myślę, że mechanicy dobrze przygotowali sprzęt, zawodnicy dobrze przekazują im informacje, czego brakuje, co trzeba zmienić i tutaj ta praca jest widoczna. Jeżeli zawodnicy mają piorunujące starty i szybkie pole, to tylko pozazdrościć, bo to ciężko znaleźć taki sprzęt, który właśnie tak jedzie. Gdańsk dzisiaj miał ewidentne problemy na starcie. Dobrze jechał w polu, ale czegoś brakowało. Bydgoszcz wykorzystywała tor. Pytasz się, czy był tor przygotowany dobrze dla zawodników, oczywiście dla wszystkich. Tak, kiedy drużyna wygrywa taką ilością, taką przewagą ilości punktów, to zawsze powiedzą, że tor był znakomity. Jeden zawodnik tutaj, tylko który dzisiaj chyba się nie spełnił do końca, to jest, mam tutaj na myśli w drużynie Abramczyk Polonii Bydgoszcz, to jest młody Gała, tak? Który nie jest spełniony, ale myślę, że ten pierwszy bieg, który jemu nie wyszedł, pójdzie w zapomnienia, dostroi się do tego, co pokazuje cała drużyna. Gratuluję, znakomite zawody. Bydgoszcz świętuje po raz kolejny. Bardzo chwaliłeś Daniela Jeleniewskiego i wyobraź sobie, że właśnie czeka z Łukaszem Bęcem w Parku Maszyn. My wnikliwie obserwujemy również studio, słuchamy, o czym tam się mówi. Daniel, masz serce do walki, a twoje serce wytrzymało dzisiaj te emocje, których w tym sezonie, przyznajmy, wiele nie miałeś, a teraz rozgościłeś się w pierwszej lidze znów na dobre. Dlatego powiedziałeś mi, że chciałbym, żeby te zawody jeszcze trwały, ale nie, dla mnie wystarczy te emocje sobie dozować, tak jak powiedziałeś. No, początek sezonu miałem, jaki miałem. Mam nadzieję, że wracam na taką dobrą jazdę i dziękuję wszystkim za to, że gdzieś tam przy mnie byli, że mnie wspierali do końca, bo no, były dla mnie trudne chwile i naprawdę już różne myśli, ale cieszę się, chciałem podziękować te działaczom, to zbyt gorszy, że no, dali mi szansę też na normalnych warunkach i jak widać będę się spłacał, jak tylko będę mógł. Oczywiście, to już historia, był falstart w tym sezonie, potem rozdzwoniły się telefony z Polski. I dlaczego wybrałeś Abramczyk Polonię Bydgoszcz? Czy to jest dobry, przepraszam bardzo, wybieg dla Jelenia? mam nadzieję, że tak. No, myślę, że nikt nie trzeba przedstawiać pana Jurka Kanclerza. Z nim rozmowa trwała dosłownie, nie wiem, czy 3 minuty albo 3 sekundy i moment się dogadaliśmy, także bardzo cieszę, że tutaj jestem, tak jak powiedziałem już wcześniej. Czyli krócej rozmawiałeś z panem Jurkiem niż jedziesz podczas biegu na torze? Na pewno, bo to jest tak, nie, tak, tu, zaraz i już. A na torze wiele więcej wrzasku, ryku motocykli. Dziękujemy pięknie. Daniel Jeleniewski, który przywitał się dzisiaj znakomicie z bydgoską publicznością. Dziękujemy za walkę również zespołowi z Gdańska. Dziękuję dzisiaj się bardzo. Nie udało. Daniel Jeleniewski show. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dobrze, że ten wystrzał tej dobrej formy, jak to powiedział Daniel Jeleniewski, nastąpił właśnie w tym najważniejszym momencie sezonu. Tak, to jest bardzo ważne właśnie w jakim momencie, dlatego że gdy koledzy jego mieli kontuzję i poproszono jego, żeby zastąpił, żeby przyszedł do Bydgoszczy, on tą decyzję podjął, zrobił to dobrze i wykonał plan dobrze. I nie tylko w Bydgoszczy, bo dobrze jechał na wyjazdach wtedy, kiedy przypomnę sobie bodajże zwycięstwo w Gnieźnie. Też bardzo dobrze pojechał. Dobrze pojechał w Łodzi, gdzie... Choć spodziewano się więcej po nim, tym bardziej, że jechał na torze, na którym przez jakiś czas się ścigał. Tak, ale nie możemy, że tak powiem, oczywiście, wszystkiego, że tak powiem, wymagać i jakąś jedną rzecz, która nie wyszła. To jest piękne, myślę, że tor jemu pasuje. To, co się dzieje tutaj w Bydgoszczy, jemu odpowiada i jest uśmiechnięty, co jest bardzo ważne, bo wtedy, kiedy się przychodzi i coś nie wychodzi, wtedy człowiek myśli i nie ma uśmiechu, a Daniel ten uśmiech ma. Ja bym tutaj, tak jak powiedziałem dzisiaj, wyróżnił całą drużynę. Tych, którzy nie są wymieniani, to przepraszamy, ale tak samo dobrze pojechaliście jak Daniel i młody Wiktor Przyjemski. Gdańsk musi dużo pomyśleć nad tym, co
co się dzisiaj wydarzyło. Przed nimi też ciężkie zawody. Pewnie myślą o playoffach, tak jak i Bydgoszcz. Mają więcej do myślenia. Bydgoszcz plan wykonała minimum. Skoro wspomniałeś o dobrze wykonanej pracy, to dobrze wykonał ją też Wiktor Przyjemski w biegu 14, który, jeżeli chcesz, to możesz Oczywiście. Od razu przeanalizować. Zawodnik, który dostał tą szansę, młody, młodziutki, ambitny Wiktor Przyjemski, który, jak widzimy, jedzie w czerwonym kasku, spada na czwartą pozycję, bo to są dość, jazda z takimi zawodnikami doświadczonymi nie jest łatwa. Widzimy tutaj z przodu, jak Daniel, to jest Zęgota, tak? Zęgotka prowadzi bieg i Pieszczek Kułakow goni, a Przyjemski młody zawodnik, młody wilk, który jedzie za nimi. Wydawałoby się, że traci te metry, a okazuje się, że nie, bo jedzie dobrym torem, ma dobry sprzęt, dobrze wyregulowany, tutaj widzimy, jak wymija doświadczonego Pieszczka z Gdańska, który nie powinien tak łatwo oddać tej pozycji, ale być może coś się dzieje w sprzęcie, że jak widzimy, traci te metry, a młody Wiktor rozpędza się i dojeżdża do Kułakowa. No, znakomity bieg, wykorzystał w 100%, pokazuje, że ma duże możliwości, tak? I potrafi to robić, potrafi wytrzymać presję, ciśnienie i wykonać plan. Oczywiście to jest dla niego nauka, dla kibiców wielkie show, bo mogą poznawać nowego młodego zawodnika w Abramczyk Polonii Bydgoszcz. To znaczy, że to wszystko, co jest przygotowane, robione na treningach, owocuje podczas zawodów. Oczywiście każdy z nich indywidualnie to robi, indywidualnie przygotowuje się, czy też jeździ podczas drużynowych zawodów, ale to też trzeba potrafić. Jestem pod wrażeniem tak młodego zawodnika, przecież on ma 16 lat. Przed nim jest jeszcze parę lat rozwijania, tak? To co będzie za 5 lat, wtedy, kiedy on będzie dorosłym juniorem, który już będzie wiedział, którym dojechać, będzie wiedział, z kim wygrać, z kim może ewentualnie przegrać. Wielka przyszłość przed nim. Będę się przyglądać i cieszę się, że jest ten mały, fajny chłopak z Bydgoszczy. I miejmy nadzieję, że w przyszłości też wystąpi w finale indywidualnych mistrzostw Polski, które już w najbliższą niedzielę. Muszę cię, Tomek, zapytać o typ. Masz jakiegoś faworyta? Bo patrząc na przykład na to, co wyprawia Maciej Janowski, no to powiem ci, że... Jest tak. Jest. Oczywiście w ostatnich zawodach to, co pokazał Maciek dokładnie w Lesznie, jak wymijał zawodników i był moment, że był na trzeciej, czwartej pozycji, wyszedł na pierwszą. To znaczy, że jest dobrze przygotowany, dobrze rozpoznaje teren, na którym jedzie i ogólnie jest dobrze przygotowany, bo żeby walczyć, to trzeba być zdrowym. Czyli tak? Faworyt na Leszno? A tutaj spokojnie. Czy jednak Bartek? Faworytów jest wielu. Oczywiście Maciek Janowski, Bartek Zmarzlik, czy nawet Janusz Kołodziej, który już też wie, trzykrotnie chyba jest mistrzem Polski, tak, Janusz? Wobec tego tych faworytów jest paru, jak zawsze ten jeden wygra. Kto nim będzie, wspólnie zobaczymy. Przekonamy się oczywiście w niedzielę. Zapraszamy Państwa raz jeszcze. Niedziela, finał indywidualnych mistrzostw Polski. W piątek też jeszcze dwa spotkania. Spotkanie Polonii Abramczyk z Aforti Startem Gniezno oraz GKM-u Grudziądz z Ewiner Apatorem Toruń. Na dzisiaj z Bydgoszczy to już wszystko. Pracowali dla Państwa Tomasz Golob. Dziękuję bardzo. Michał Mitrut, Patryk Malitowski i Łukasz Bęc. Dziękujemy bardzo. Dobrego wieczoru. Dobrego.